Witamy wszystkich przybyłych i zapraszamy na prelekcję jako Stowarzyszenie Miklot Pomorze dotyczącą Słowińców. Dzisiejszym naszym prelegentem będzie pan doktor Mariusz Sylit. No i myślę, że wszystko z naszej strony. Jest czas, taki mamy czas, że spokojnie starczy i na wykład, i na pytania, więc wszelkiego rodzaju pytania sobie zapamiętujcie, zapisujcie, potem będzie czas na dyskusję, więc myślę, że tak to się potoczy. Dokładnie. Proszę mnie nie przerywać prelegentowi. Tak, na końcu będzie pytania czas. Pytania będą na koniec. Okay. Pozostawiam pana samego. Witam wszystkich, bardzo się cieszę z tego zaproszenia, że na Pomorze przyjechać i powiedzieć parę słów na temat Słowińców, którzy stanowią jeden z jakichś takich pól moich zainteresowań. To, co na pewno trzeba powiedzieć, to to, że że moja perspektywa, którą prezentuję, na moja optyka dotycząca Słowińców, ona bardzo mocno realizuje perspektywę pewnej określonej dyscypliny, którą najczęściej określa się kilkoma nazwami naraz. To znaczy jest to antropologia społeczna, jest to antropologia kulturowa, etnologia bądź nawet etnografia, która od kilku lat decyzją ministra zniknęła jakby w ogóle z rejestru dyscyplin naukowych. To jest jakby dla nas jest to zupełnie niezrozumiała decyzja, bo dyscyplina jakby od wielu lat jest rozwijana, ma własną perspektywę, własną historię badań, własną metodologię. I tak się też składa, że jednym z głównych twórców był Polak. To jest jedna z takich sytuacji, gdzie rzeczywiście pewną określoną dyscyplinę w perspektywie globalnej tworzy rzeczywiście naukowiec z Polski i to jest niebagatelne pewnego rodzaju dziedzictwo, które to jest nasz wkład, który jakby tutaj formalnie został przekreślony. Tak? I mówię o tej odrębności dyscyplinarnej, czy tej specyfice dyscyplinarnej, dlatego że ta specyfika dyscypliny, ona w uproszczeniu oznacza to, że przedstawiciele innych dyscyplin widzą bądź rozumieją tę tematykę trochę inaczej niż ja. To znaczy nasze perspektywy, one nie są ze sobą zgodne, one czasami się rozjeżdżają, pozostają w jakiejś pewnej takiej różnicy zdań czy opinii, ponieważ wnioski wyciągamy na bazie czasami różnych materiałów, czasami nawet jeżeli są to te same materiały, to po prostu narzędzia, za pomocą których myślimy, pewnego rodzaju koncepcje, sprawiają, że widzimy to trochę inaczej. Sprowadzając to do totalnie banalnego przykładu, tak, który jest trochę jakby, nie wiem, marketingowo wyświechtany, to jest kwestia trochę tego, czy mówimy o tym, że szklanka jest do połowy pełna, czy że ona jest w połowie pusta czasami, a czasami po prostu chodzi o to, że widzimy rzeczywistość trochę inaczej. I jakby powinienem wszystkich z was uprzedzić, że środowisko kaszuboznawcze, tak, bo moje badania wpisują się ewidentnie w studia kaszubskie. Jakby no można powiedzieć, że całościowo no wyraża jakiś rodzaj sprzeciwu wobec moich badań. Jest to sprzeciw w dużej mierze niemy, to znaczy jakby moją pracę się ignoruje zasadniczo, ewentualnie się komentuje raczej po cichu, gdzieś w opłotkach, nieformalnie, jest tylko i wyłącznie jedna recenzja, taka duża, formalna mojej pracy, napisana przez historyka, z którego badań ja bardzo dużo czerpię, jakby jest to absolutnie autorytet, tak, i jakby gdyby nie jego badania, niewielu rzeczy by się nie udało zrobić, natomiast istnieje między nami ewidentnie niezgoda co do pewnej perspektywy.
uważam, że jego perspektywa, a jest rzeczywiście jego dokonania badawcze są, mają kluczowe znaczenie dla zrobienia jakby kroku dalej, który ja robię. Uważam, że jego perspektywa jest po prostu zbyt uproszczona i zawężona i wymaga większej złożoności. Tak, mógłbym to od strony metodologicznej trochę ponazywać, ale jest to tutaj niepotrzebne. Ja go absolutnie akceptuję, natomiast uważam, że trzeba było go jeszcze udoskonalić, pchnąć dalej i czasami to sprawia, że pewne wnioski, do których doszedł on i do których dochodzę ja, one pozostają ze sobą w sprzeczności. Mógłbym sobie życzyć, żeby raczej nawiązał ze mną bardziej naukową dyskusję, jakiegoś rodzaju polemikę, ale no czasami się tak nie dzieje. Ja zostałem poproszony, żeby opowiedzieć tutaj o nieudanej próbie reslamizacji i w sensie, kiedy dostałem tą propozycję, to się zastanawiałem, czy stawiać tam znak zapytania, albo czy w ogóle to jakoś bardziej być może spróbować zakwestionować to w tytule, ale przyjąłem założenie, że rzeczywiście możemy przyjąć jako pewną taką wstępną tezę, że ta reslamizacja Słowińców, że ona była nieudana i chciałbym jakby w toku dzisiejszej prelekcji jakby to zdecydowanie potwierdzić, ale także spróbować to też trochę bardziej skomplikować, otworzyć pewnego rodzaju możliwości, to znaczy przyjrzeć się też temu, co się po prostu udało. I myślę, że chciałbym powiedzieć jeszcze dwie rzeczy pewne takie wstępne, to znaczy jedna rzecz to jest, chciałbym jakby odnieść się do pewnego rodzaju takiego poczucia, które myślę, że my wszyscy dostajemy jakby w szkole, na lekcjach historii, to znaczy gdzie dostajemy pewien taki przekaz, że nasze tożsamości, nasze etniczności, nasze poczucia narodowe, że one w pewien sposób są bezcenne i że one są trwałe, że one z nami zostają, że należy je chronić i że ludzie to robią, bo to jest dla nich wszystkich ważne. Jednocześnie dostajemy także przekaz, tak jakby w szkole i z życia społecznego, że nie zawsze się tak dzieje. Nie bez powodu mówi się o różnego rodzaju zdrajcach narodu, tak. Dostajemy też przykłady postaci, które nie wiem, stykają się na przykład na naszym gruncie z polskością i są nią zafascynowane, tak. Pierwszy przykład lepszy z brzegu to jest Chopin, tak. Który zaczyna rodzić się im nowe poczucie, co jednocześnie oznacza, że to wcześniejsze poczucie, że on trochę dla niego słabnie i traci na znaczeniu. Czyli to, co chciałbym powiedzieć jako w pewnym punkcie wyjścia, to jest to, żebyśmy nie myśleli o tożsamościach jako czymś totalnie bezproblemowym, co zostaje z nami raz na zawsze, bo myśmy to dostali i to już zawsze będzie, i że to jest tak, że dla każdej jednostki, która ma to poczucie, że ona jest z nią bezcennie związana. Ludzie zmieniają czasami tego rodzaju poczucia tożsamości z różnych powodów. Czasami robią to dla powodów stricte, można byłoby powiedzieć, pragmatycznych bądź ekonomicznych. Czasami są to powody bardziej psychologiczne, związane z pewnego rodzaju traumami, ciężkimi przeżyciami i wskutek wielu różnych wydarzeń tego rodzaju procesy się odbywają, bądź próbuje się też z różnymi ludźmi zaszczepić, przekazać, sprawić, żeby pewnego rodzaju poczucia w nich się zmieniły. I Słowińcy są właśnie pewnym takim przykładem grupy, która stanowi pewien przykład dobry, myślę, że tych procesów, które zmuszają nas do tego, żebyśmy trochę inaczej zaczęli myśleć o tożsamości. To znaczy już nie w taki trochę
naiwny czy trochę infantylny sposób, w jaki dostajemy narrację po prostu w szkole na lekcjach historii, że my zawsze i do ostatniej kropli krwi będziemy bronić i chronić, bo po prostu tak jest, bo tak nie jest, tak bywa, tak może być, natomiast tak po prostu nie jest. I ja to postaram się trochę o tym opowiedzieć, pokazać tego rodzaju procesy na przykładzie Słowińców. I jeśli jeszcze mogę, bo trochę jeszcze jakby tytułem takiego przedłużonego wstępu, bo ci Słowińcy jako kategoria, zakładam, że pewnie wszyscy z was się z nimi, z tym pojęciem, z tą nazwą gdzieś się zetknęli. Natomiast jakby to pojęcie Słowińców, tak, ono jest co do zasady, ono jest piekielnie głęboko problematyczne i myślę, że zanim zaczniemy opowiadać, co się z nimi działo po 1945 roku, to trzeba w kilku słowach przynajmniej powiedzieć, kim oni są, skąd oni się wzięli, co się z nimi działo przed 1945 rokiem. Jakby podstawowa narracja dotycząca Słowińców i tego, z kim oni są. Ja z nimi osobiście po raz pierwszy się spotkałem na lekcjach historii, gdzieś tam w czwartej klasie szkoły podstawowej. Otworzyłem atlas historyczny i trafiłem na taką znaną mapę, która pokazuje rozmieszczenie plemion słowiańskich gdzieś tam w X-IX wieku i powiedzmy, że blisko tutaj, tak, że w tym regionie, powiedzmy około Słupskim, tam czerwonym druczkiem jest pokazane plemię Słowińców. Ta mapka sugeruje tak, że od IX-X wieku istniało sobie plemię Słowińców, które potem miało swoją oczywiście historię, no i co się z nimi wydarzyło po 1945 roku, o czym ja zaraz spróbuję powiedzieć. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to jest to, że nie ma żadnych danych, absolutnie historycznych, lingwistycznych, żadnych w zasadzie jakichkolwiek, które potwierdzałyby istnienie takiego plemienia w średniowieczu, w IX-X wieku. To jest tylko i wyłącznie... Słowinkowie? Nie znam tej nazwy, natomiast sama nazwa Słowinkowie, czegokolwiek ona by nie odnosiła się i cokolwiek by nie oznaczała, ona raczej nie zawiera w sobie informacji ani treści, że w IX-X wieku istniało plemię średniowieczne, które istniało sobie przez 1000 lat i walczyło o swoją słowiańskość. Tak? Więc jest to pierwszy mit, który chciałbym od razu zmiąć i wywalić po prostu do śmietnika. To jest pewnego rodzaju projekcja pewnych slawistycznych marzeń, dążeń, pragnień, żeby coś takiego było. I pewien sposób wytłumaczenia rzeczywistości, skąd ci Słowińcy mogli się wziąć, bo jeżeli mamy ich w wieku XVII, XVIII, XIX, to skąd musieli się wziąć? Najprostszy sposób wytłumaczenia, który jakby mamy i który znamy, to jest taki, że oni byli tam po prostu od dawna. No więc, żeby byli, to trzeba ich tam gdzieś umieścić i ta mapka to robi. Co do Słowińców, istnieje od przynajmniej 150 lat spór co do tego, jaki jest ich status i czym oni są, i istnieją w zasadzie właśnie dwa standardowe podejścia. Pierwsze to jest takie, że jest to grupa etniczna, która nawet jeżeli nie powstała gdzieś tam w IX-X wieku i nie jest plemieniem, to od stosunkowo dawna ona istnieje i ma gdzieś tam mniej więcej tysiącletnią historię. Istnieją spory na temat tego, czy oni są częścią Kaszubów, czy gdzieś jakąś tam podczęścią Kaszubów, czy czymś niezależnym. Natomiast zakłada się, że była to jakaś grupa etniczna. Tutaj od razu zaznaczam pewien problem, że to, co jest etniczność, to jest rzecz bardzo skomplikowana i możemy to rozumieć na masę różnych sposobów i w zależności od badacza trochę inaczej to rozumieją, ale z drugiej strony oni wszyscy zakładali podobnie, to znaczy, że byli ludzie jacyś, którzy mają dosyć długą historię, którzy mają pewne specyficzny język,
określoną religię, są przywiązani do pewnego rodzaju terytorium i posiadają pewnego rodzaju świadomość swojej odrębności i tego, że są czymś innym niż inne grupy etniczne. Z tą narracją i z taką interpretacją rzeczywistości i Zygmunt Szulka w latach 90. historyk stanowczo zerwał. Powiedział, że jest to pewnego rodzaju mit i fikcja historyczna, że to też jest pewnego rodzaju właśnie projekcja no, tych pewnych jakichś takich pragnień badawczych. Tylko problem z jego twierdzeniami jest taki, że on widzi świat jakby zero-jedynkowo. To znaczy, że jeżeli nie ma takiej grupy etnicznej i czegoś takiego nie ma, to znaczy, że w zasadzie nie ma tam niczego. I to, na co daje tylko i wyłącznie przestrzeń do istnienia, to jest tylko i wyłącznie, jakby on tam widzi przestrzeń dla Kaszubów, których z tymi Kaszubami robi się trochę coś podobnego, co ze Słowińcami, to znaczy też im się przypisuje tysiącletnią historię, że oni tam od zawsze po prostu na tym obszarze istnieją, zawsze byli Kaszubami, zawsze wiedzieli, że są Kaszubami, są odrębni i czują pewnego rodzaju odrębność. Największy punkt niezgody między mną a interpretacją Szulki, którą określam, że ona jest zero-jedynkowa, bo dla niego to jest tak, że albo byli i mają tysiącletnią historię i byli tam plemieniem i są grupą etniczną, albo nie są niczym. Uważam, że prawda leży tam gdzieś trochę bardziej po środku. On sam, dowodząc, że tych Słowińców jakby nie było, on pokazuje, że mamy do czynienia z pewnym takim społecznym procesem wynajdywaniem pewnej takiej grupy, pojawieniem się nazwy Słowińcy, która jest przyklejana do pewnego miejsca od pewnego czasu, a mówimy tutaj o czasie mniej więcej gdzieś tam w XVII-XVIII wieku. I wszystko to, co potem się wydarzy z tymi Słowińcami, jest trochę konsekwencją tego procesu. Problem polega na tym, że dla niego proces taki społeczny nadawania tożsamości, operowania nazwami i w związku z tym takiego kreatywnego zarządzania czy tworzeniem rzeczywistości, on to postrzega tylko i wyłącznie w takich kategoriach jakby wymyślania, fałszowania rzeczywistości, wypaczania rzeczywistości. Natomiast moja perspektywa jako antropologa społecznego jest taka, że w gruncie rzeczy każdy lud, który istnieje, on w jakimś sensie został wynaleziony w pewnym momencie czasu za pomocą określonych narzędzi przez określone grupy. To, że czasami mamy do czynienia z takimi ludami, gdzie trudno nam to wskazać na podstawie źródeł i materiałów, to bynajmniej nie oznacza, że tak wcale nie było. Mamy też z drugiej strony przykłady masy grup, to są naprawdę, to nie jest 10 grup, to nie jest 100 grup, to nawet nie jest 1000 grup, które dokładnie pokazują, że za pomocą takich procesów jakiegoś rodzaju grupy tu czy tam zostały powołane do życia. Kaszubi nie są absolutnie wyjątkiem, oni także są taką grupą. Pierwsza wzmianka o Kaszubach, ona też jest datowana historycznie i to jest ten moment, od którego dopiero ewentualnie my możemy zacząć mówić o Kaszubach. Każde inne rzutowanie tej nazwy wstecz jest anachronizmem i stoi w sprzeczności ze źródłami historycznymi. Natomiast pewnego rodzaju pragnienie nasze, żeby to rozumieć i ogarnąć i postrzeganie tego z perspektywy takiej, że tam po prostu coś musiało być, bo musiało. Dlaczego? No bo musiało. Nie działa. Tak? Mój ogląd jest tutaj jakby bardzo, bardzo rygorystyczny. Więc tak, Słowińcy jako pewnego rodzaju grupa są pewnego rodzaju konstruktem społecznym, są pewnego rodzaju tworem, któremu różnego rodzaju aktorzy nadali pewnego rodzaju życie i potem on miał swoje życie. Natomiast bynajmniej to nie oznacza tak jakby, że oni są przez to mniej prawdziwi, czy że ich nie było. Tak. Więc to jest jakby, nie wiem, pierwszy etap całej tej narracji, o której
która sprawi tak, że zaraz będę mówił o tym, co się wydarzyło po 1945 roku. Drugi ten etap to jest jakby przyjrzenie się trochę temu takiemu środkowemu okresowi. To znaczy ci Słowińcy, oni rzeczywiście zostają powołani do życia. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy zamieszkują tutaj tereny tak pomiędzy, czy położone nad jeziorami Gawno i Łebsko. Oni rzeczywiście mówią językiem słowiańskim, który jest jakiegoś rodzaju gwarą czy dialektem Kaszubszczyzny. Do pewnego stopnia oni identyfikują siebie jako Kaszubi. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że nie identyfikują się za pomocą takich kategorii. Przez świat zewnętrzny raczej postrzegani są jako Kaszubi, ale także są postrzegani jako Słowińcy. Trochę Kaszubi, trochę nie Kaszubi. I ta grupa od XVII wieku, XVIII-XIX, zaczyna trwać w pewnego rodzaju izolacji geograficznej od tego pewnego takiego trzonu ludności kaszubskiej i mowy kaszubskiej, ponieważ cały czas jakby presja tak germanizacji, ona cały czas się odbywa i jest elementem świata społecznego, więc oni ulegają germanizacji. I tutaj są znowu jakby dwa punkty, które trzeba nakreślić jakby wstępnie dla zrozumienia tych pewnych losów po 1945 roku. Podstawowy sposób rozumienia tej historii Słowińców jest taki, że oni strasznie, niezwykle silnie, bardzo sprawnie stawiają opór germanizacji, że oni jej nie chcą i że im się to przez bardzo długi czas udaje. To jest właśnie ten taki zmityzowany opór do ostatniej kropli krwi, że my się po prostu nie damy, jesteśmy Słowianami, zawsze nimi będziemy, nigdy Niemcom się nie damy i po prostu, bo to Niemiec jest wróg. Podaje się na to masę jakby tam argumentów, a jakby takim koronnym rzeczywiście argumentem na to jest to, że oni rzeczywiście dosyć długo mówią jeszcze w języku słowiańskim. Między tymi dwoma jeziorami tam ta enklawa tej gwary kaszubskiej rzeczywiście się utrzymuje, pomimo tego, że właśnie dookoła nich ta gwara słowiańska już zanikła. O tym się mówi w kategoriach pewnej takiej wyspy językowej. To są takie sytuacje, które znamy też z innych zakątków świata. To się po prostu z różnych powodów w różnych miejscach świata taka sytuacja może się wydarzyć, tak? Więc my tych Słowińców znamy czy poznajemy jako takich ostatnich Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, którzy po prostu Niemcom się nie dadzą, prędzej ich cholera weźmie niż po prostu się poddadzą. Moje badania pokazują, że jest to bardziej znowu pewne takie pragnienie, żeby ich tak widzieć, niż coś, co rzeczywiście miało miejsce. Dokumenty różnego rodzaju historyczne, z którymi miałem okazję się zapoznać, różnego rodzaju narracje, interpretacje stworzone przez badaczy, oni pokazują, że oni jakby, że stosunkowo często tak, ta zmiana była dobrowolna, bardziej, albo że pewnego rodzaju dokonywała się z pewnego rodzaju pod presją, na przykład pewnego rodzaju wstydu. To znaczy, że oni zaczynali odczuwać dyskomfort, kiedy mówili na przykład między sobą w języku słowiańskim i w związku z tym przychodzili na język niemiecki. Tak? Oni go chowali, bo to było coś wstydliwego. Jak widzicie, tutaj mamy właśnie tą taką sytuację, gdzie pewna określona jednostka, ona zaczyna podejmować decyzje.
co ona robi ze swoją tożsamością, czy ona będzie z niej dumna, czy będzie ją pokazywać i podkreślać, czy ona zacznie się jej wstydzić. To są pewnego rodzaju, oczywiście, bardzo złożone czynniki społeczne, które stanowią pewien kontekst, w ramach którego różni ludzie, pojedyncze jednostki podejmują różnego rodzaju decyzje. Natomiast to jest rzeczywiście taka sytuacja, gdzie ta presja jest coraz większa. I nawet jeżeli rzeczywiście ona, jakby ten opór czy ta zmiana odbywała się wolniej niż w innych miejscach, to ona się odbywała. Tak? Ale nie powinniśmy sobie wyobrażać tego w taki sposób tylko i wyłącznie, że odbywało się to w sposób totalnie przemocowy, tak jak my byliśmy uczeni tego właśnie na lekcjach historii, jak ta germanizacja się odbywała, to znaczy że zawsze kijem pobije i że nie wolno gadać po słowiańsku, bo jak nie, to pójdziesz albo do pudła, albo cię zamkną, albo zastrzelą, albo pobiją, albo cokolwiek takiego. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju czynnikami po prostu społecznymi, które ludzie oglądają, poznają i zaczynają wiedzieć, kiedy czasami coś daje im większe, lepsze możliwości zarządzania czy działania. Zaczynają odczuwać pewnego rodzaju rozczarowania, bądź poczucie zadowolenia, bądź pewnego rodzaju poczucie właśnie wstydu czy dyskomfortu. I w związku z tym zaczynają podejmować różnego rodzaju decyzje. Więc ta zmiana, tak, uleganie germanizacji, ono tam odbywało się wolniej, natomiast ewidentnie się odbywało. I przynajmniej po części to się też odbywało za zgodą samych Słowińców, Kaszubów, nazwijmy ich to jakkolwiek. To nie zawsze jest tak, że ktoś im przystawiał, albo w zasadzie nigdy tak nie było, że ktoś im przystawiał pistolet do głowy. Tak? I teraz musisz jakby podjąć decyzję tu i teraz, z dnia na dzień, bo jak nie, to właśnie dostaniesz po głowie. Więc zerwanie z tym pewnym takim mitem, że oni absolutnie tego nie chcieli, bo oni tą słowiańskość absolutnie chcieli chronić. Chciałbym, żebyśmy też trochę spróbowali wywalić do śmietnika. Chciałbym też, żebyśmy postarali się zrozumieć te pewnego rodzaju motywacje, które za tym wszystkim stały, ponieważ oni rzeczywiście żyli w świecie niemieckojęzycznym, w którym język niemiecki był potrzebny do codziennej komunikacji, żeby robić różne rzeczy, żeby móc działać po prostu w świecie, tak? Kontaktów ze słowiańszczyzną, z państwem polskim, bądź z narodem polskim, tak, w zależności tam od czasów, czy ono sobie istniało niezależnie, czy już go nie było i zostało wymazane na mapie. One były bardzo, bardzo słabe, więc oni zostali trochę jakby zostawieni samym sobie. Oczywiście to też nie była pewnego rodzaju, nie wiem, decyzja chociażby państwa czy narodu polskiego programowa, że tak należy zrobić. Po prostu jest to bardzo skomplikowany, tak, splot wielu różnych okoliczności i czynników, które cały czas grają i oddziałują po prostu na rzeczywistość, kształtując ją w jakiś tam sposób. Tak? To, co dla mnie jest ważne, to, żeby nie traktować, żeby przestać ich postrzegać właśnie przez pryzmat takiej, że oni prędzej sobie, nie wiem, tam odbiorą życie, niż wyrzeką się jakiejś słowiańskości i z Niemcami po prostu za żadne skarby nie chcą mieć nic do czynienia, bo tego rodzaju sytuacja, ona tylko w bajkach jakby istnieje, tak? I rzeczywiście na początku XX wieku, po wielu latach, po setkach lat w zasadzie, no, oddziaływania tego niemieckości, i tak ta ludność rzeczywiście nie tylko przestaje komunikować się w języku słowiańskim, to już nie jest nawet, i mamy do czynienia z dwujęzycznością, gdzie jednym językiem mówimy na ulicy, a drugi chowamy w domu i ewentualnie rozmawiamy z dziećmi. Tylko mamy już raczej z sytuacją taką, że już nawet z dziećmi się nie rozmawia po słowiańsku, bo się tego raz, że się wstydzimy, a dwa, nie widzimy sensu tego robić. Po co ja mam uczyć, po co ja mam mówić do dziecka w tym języku, gdzie to jest zupełnie mu do niczego nie,
nieprzydatne. W związku z tym to najmłodsze pokolenie, ono rzeczywiście już jest tylko i wyłącznie jednojęzyczne. Ono jest już tylko i wyłącznie niemieckojęzyczne. Kaszubszczyzna jest dla nich czymś stosunkowo egzotycznym, gdzie to na przykład mogą mówić rodzice między sobą, kiedy nie chcą, żeby zostały, żeby dzieci rozumiały, czego rozmowa dotyczy, bądź wiedzą, że starsi ludzie komunikują się, mówią tak, ale nie znają tego, nie rozumieją, albo znają pięć naprawdę wyrazów na krzyż i w ogóle nie widzą potrzeby też się nauki tego, czy cokolwiek. To znowu te procesy, one są zupełnie, w sensie ja akurat jako antropolog społeczny, kiedy posługuję się pojęciem naturalnym bądź naturalnie, to zawsze tutaj wrzucam cudzysłów, natomiast są to sytuacje, które dzieją się jakby także współcześnie wśród imigrantów, Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę do Anglii, nie wiem, mieszkają tam wiele lat, mają dzieci, to młode pokolenie, ich dzieci ewidentnie nie znają polskiego w takim samym stopniu, jak ich rodzice. Jest to ewidentnie dla nich język obcy, którym władają najczęściej, lepiej lub gorzej. Nie mówię, że nie ma wyjątków, tak? Natomiast pokazuje pewnego rodzaju tendencję, która się dzieje, która sprawia, że znajomość tego języka właśnie zanika. Tak gdzieś to dzisiaj działo się tak samo na terenie tym, powiedzmy, słowińskim, tak, 100 i 200 lat temu. 100 lat temu wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, poza zanikiem tego języka, to znaczy sami ci Słowińcy, tak, czy ludność dawnych słowiańskojęzycznych, Tongowie, Słowian zamieszkujących te tereny, oni zaczynają siebie rozpoznawać sami jako Niemcy. Te zmiany, one stopniowo kumulują, osiągają taki stan, że oni już przestają siebie samych postrzegać jako Słowian, jako Kaszubów, tylko po prostu mówią i myślą o sobie, że są Niemcami. Nawet jeżeli mają pewnego rodzaju świadomość tego, że babka mówi po kaszubsku, że była Słowianką, że coś tu jest na rzeczy, że jeszcze niedawno było tak, że jakby może istniały obok siebie dwie różne kultury, tak, ta jedna słowiańska i druga niemiecka, i że jesteśmy potomkami, efektem części tego, to po prostu ta identyfikacja generalnie jest dla nich, uznają się za Niemców, są dla siebie Niemcami. I to jest początek XX wieku. I teraz przechodzę już bezpośrednio do tego, o czym jak byłem proszony, żeby powiedzieć, tak? To znaczy o tych przyczynach niepowodzenia tej pewnej reslawizacji. Jakby kontekst bazowy jest totalnie prosty, tak? Kończy się II wojna światowa, wszyscy wiemy, że następuje wielka zmiana granic i ten obszar, o którym mówimy, po wiekach w zasadzie przynależności i wpływach świata niemieckojęzycznego nagle tak jakby zostaje przydzielony Polsce i oni jakby ponownie trafiają w orbitę pewnego rodzaju świata słowiańskiego, ale już zobaczcie nie z perspektywy, że to my jesteśmy Słowianie, tylko my jesteśmy Niemcy. I teraz znaleźliśmy się nagle dookoła nas, wszędzie są Słowianie. To jest bardzo radykalna zmiana, a w zasadzie z dnia na dzień, która ma no, idące daleko idące konsekwencje, o których zaraz powiem. Ale zanim jeszcze nastąpi zmiana granic, tak, i zanim się to wydarzy, to mamy oczywiście jakby o tej pewnej porażce czy niepowodzeniu tego procesu reslawizacyjnego. On się zaczął w zasadzie w momencie prawie że pierwszego czy drugiego kontaktu z słowiańskojęzycznymi żołnierzami i Armii Czerwonej, która przeszła przez kluki, czy przez ten obszar, tak, przez ziemię te
idąc w kierunku Berlina. Jakby chciałbym pokazać wam dwa takie momenty, które one w pewien sposób, one bardzo ładnie pokazują pewnego rodzaju problem. Istnieją zapisy, według których, kiedy pojawiła się na miejscu Armia Czerwona, jeden z najstarszych mieszkańców wsi Kluki, znający jeszcze resztki języka kaszubskiego, tej swojej mowy, próbował po słowiańsku witać czerwonoarmistów, tak? Nie znamy efektu tego. Jedyne to, co wiemy, to to, że taka próba miała miejsce. Ja przynajmniej nie dotarłem do żadnych materiałów, które coś więcej by o tym mówiły. Wiemy tylko, że była taka próba. Znalazł się jeszcze ktoś, kto z okruchów pamięci coś tam tego słowiańskiego był w stanie wyciągnąć i jeszcze się spróbować skomunikować, tak? Jest to, można byłoby powiedzieć, bardzo taka dająca pozytywne perspektywy na temat tego, co, jak potem te relacje tych ludzi, tej ludności ze światem słowiańskim mogłyby się odbywać, tak? Widzimy pewien wysiłek, widzimy pewnego rodzaju chęć, widzimy pewnego rodzaju odsłonięcie tej słowiańskości i próba gdzieś tam nawiązania jakiegoś rodzaju przyjaznego kontaktu. Drugi moment jest niewiele dłuższy, nie pamiętam ile tygodni i później, bodajże tydzień, ale być może trochę więcej. On już nie jest taki przyjazny. Wpada w wojsko, każe się wszystkim zabierać, ludzie są przepędzeni i przez kilka dni, kilkadziesiąt kilometrów od Kluk. Potem są zawracani, wieś jest splądrowana, a potem zaczyna się horror. Wojsko po prostu jest obecne, tak? Zaczynają się rozboje, kradzieże, gwałty, morderstwa, przemoc fizyczna i możemy powiedzieć, że w zasadzie to jest pewnego rodzaju kamień węgielny dla tego, co się wszystkiego później wydarzy. Był potencjał, żeby te kontakty były pozytywne, ale ten potencjał został zmarnowany. Zniszczony. Być może... Przez kogo? Być może nie było innej możliwości, tak? Pamiętajmy, że jest to rok 45. Dla czerwonoarmistów, dla Polaków, ludzie, którzy mówią po niemiecku, mówią, że są Niemcami, są ewangelikami i są postrzegani, mogą być postrzegani w zasadzie tylko i wyłącznie z jednej perspektywy. Jest to wróg, jest to Szwab, jest to hitlerowiec i tak są traktowani, tak? Realnie te pierwsze kontakty, które się odbywają, one wyglądają dokładnie tak. Kiedy pojawiają się polscy osadnicy, tak, którzy tam przyjeżdżają, sytuacja w ogóle nie ulega zmianie, mamy dokładnie jakby powtórzenie tych samych schematów, gwałty, rozboje, przemoc, wyzwiska, tak, bo to oczywiście wiadomo, że to też chodzi o pewne sposoby komunikacji i w ogóle nawiązywania relacji z drugim człowiekiem. Zwykłe, codzienne, tak, po prostu jak to wygląda. Żeby tego było mało, tak, tych ludzi wychodzi się po prostu z Odry, bez pytania. Są to Niemcy, więc odbywa się akcja po prostu wysiedlania, wypędzania, tak możemy mówić o tym w bardzo różny sposób, natomiast chodzi o jedno, tak, ci ludzie są wyrzucani z domów za Odrę. Można to oczywiście rozumieć i należy to rozumieć w kontekście szerszych procesów politycznych, które w tamtym czasie się odbywają, natomiast dla tych ludzi no, są to oczywiście dramatyczne przeżycia. I na tym podglebiu, tak jakby gwałtu, przemocy, rozbojów, wypędzeń,
pojawia się idea naukowa, naukowców z Poznania, którzy starają się ten proces zatrzymać czy odwrócić, odgrzebują badania naukowe, tak? Dowodzą i wskazują państwu do tego, że jest to ludność, która ma korzenie słowiańskie i w związku z tym można by, warto by ich zatrzymać, przywrócić im tą słowiańskość, o której oni zapomnieli, która zaginęła, która przepadła. Idea no, jest w pewien sposób szczytna, natomiast jakby pytanie, które ja jakby no, muszę zadać, tak, jest takie, czy to trochę się nie odbywa wbrew ich woli, tych ludzi, którzy sami dla siebie są już Niemcami, to jest jakaś pewna przeszłość, którą oni zostawili za sobą. Być może były odruchy, albo inaczej, jakiś odruch, jeden przynajmniej, na pewno był, tak, ze strony tego jednego starca, który próbuje widać ich po słowiańsku. Natomiast tak to była... O innych nie wiadomo. O innych jakby nie wiadomo, chociaż pojawiają się pewnego rodzaju doniesienia. Znając oczywiście sytuację polityczną w kraju, która także rzutowała naukę, należy każde zdanie tutaj w zasadzie opatrzyć wielkim znakiem zapytania. To znaczy są doniesienia o tym, że rzekomo ta ludność nawet twierdziła, że oni są Polakami i że oni chcieliby zostać i że oni wcale nie chcieliby wyjeżdżać, gdyby im tylko pozwolono. Ale pojawiają się też doniesienia, na przykład po pierwszej wywózce, gdzie już nikt nie chce prawie zostać i wszyscy chcą wyjechać, bo chcą dołączyć do swoich rodzin i oni już nie chcą tu być. Tak? Ja teraz zdaję sobie sprawę, że możemy zadać pytanie, która z tych narracji ona jest prawdziwa, albo na ile one były prawdziwe. Ja bym nie chciał tego oczywiście roztrząsać w takich kategoriach. Dla mnie one są raczej pewnego rodzaju... raz oczywiście pokazują pewnego rodzaju pragnienia ideologiczne, które miało gdzieś tam państwo polskie, tak, żeby z nich uczynić Słowian, którzy podkreślali i doszukiwali się w ich słowiańskości. Z drugiej strony pokazuje to też pewnego rodzaju zróżnicowanie poglądów tych ludzi. Oni byli różnymi ludźmi, tak? Chcieli różnych rzeczy, tak jak i my. Mieli różne poglądy, oni się różnili. Jeden mógł ktoś chcieć zostać, ale ktoś inny mógł chcieć wyjechać. Mogło być tak, że jeden ktoś chciał zostać, ale jak zgwałcono mu żonę, matkę, babkę i trójkę dzieci, to potem już absolutnie nie chciał zostać. Tak? Jedyne, co on chciał, to uciec jak najdalej. I jakby cała próba w zasadzie o tym niepowodzeniu reslawizacji mówi się w zasadzie tak na dobrą sprawę od tego momentu, kiedy te traumatyczne przeżycia już się wydarzyły. Gwałty, rozboje, przejście wojska, wywózki. One pierwsze już się wydarzyły. Większość tych ludzi wyjechała, już ich nie ma. I to jest moment, kiedy naukowcom z Poznania i potem tak jakby różnym władzom administracyjnym na różnych szczeblach i także innym naukowcom, którzy zostali jakby podążając za tym impulsem, zostali wciągnięci w to, im się udaje sprawić, że te wywózki zostają wstrzymane. To wstrzymanie wywózek, ono wygląda o tyle interesująco, że rzeczywiście one są wstrzymane, ale jednocześnie cała ta reszta, która została i która mogłaby chcieć wyjechać, otrzymuje zakaz wyjazdu. Ich w gruncie rzeczy się otacza kordonem wojska, zabiera się im paszporty. Cały czas wewnątrz jakby są pilnowani, wywiera się na nich różnego rodzaju naciski, żeby nie mówili po niemiecku. Traktuje się ich nadal po prostu jak Niemców. Te gwałty i rozboje, one bynajmniej nie zanikają.
pewnie zmniejszają się na liczbie, być może na sile, natomiast chciałbym, to co próbuję przede wszystkim powiedzieć, to, że jakby wcześniej oni musieli wyjechać, a teraz muszą zostać. Nieważne czego oni chcą, nieważne co czują, nieważne czego potrzebują. Cząstka tej społeczności, ja najlepiej znam przykład wioski Kluki, najsłynniejszej jakby wioski słowińskiej i pewnie najlepiej przebadanej. Tam mniej więcej z 600 iluś tam 10 osób żyjących w 1945 roku, ich dwa lata później zostaje jakieś 200 osób, czyli 3/4 wsi po prostu znika, a 200 osób otacza się kordonem i teraz będziemy robić z nich Słowian. Mówi się o tym oczywiście w ramach ideologicznych, jako reslawizacji, po to, żeby im oddać tą słowiańskość, bo przecież idea jest trochę taka, że trochę jakby powinni tego chcieć. Trochę, że to jest nasz obowiązek, trochę, że to jest w ogóle obowiązek, tak? Że to interes. Że to jest interes, no. Ale jednocześnie, że to jest też coś, to co próbuję powiedzieć, że ta tożsamość, to nasze postrzeganie, zwłaszcza po otoczności, ono jest trochę tak, że my to trochę postrzegamy no, w tych takich rejestrach metafizyki, jakby to było coś, co po prostu jest wartością samą w sobie, coś, co trzeba ochronić za wszelką cenę, coś, co trzeba im przywrócić. Nawet jeśli oni tego nie chcą, to my i tak wiemy lepiej, bo to jest tak ważne z definicji, że to po prostu to oni muszą to mieć, więc im to damy. No i rzeczywiście robimy bardzo dużo, żeby im to dać. Oczywiście... Czy to znaczy, że polityka komunistyczna kierowała się słowiańskością jak jakimś ideałem? Tak, zdecydowanie tak. Tutaj chodziło, był wielki program w ogóle państwowy o to, żeby cały ten obszar tych ziem zachodnich, poniemieckich, odzyskanych, żeby zreslawizować, żeby przypomnieć, że to przecież to był, my tu byliśmy. To nasze tak naprawdę, tylko nam zabrali pod Niemcy, tak, to my teraz to przywrócimy i rzeczywiście ci Słowińcy, oni się wpisują w ten szerszy program, chociaż nie oszukujmy się, państwo polskie ani ideologia komunistyczna nie myślała o Słowińcach jako takich. Tak? To naukowcy polscy tutaj trochę jakby weszli w paradę, bo tak to oni by zostali wysiedleni, nie byłoby w ogóle tematu. Ale nie można zgodzić się z tym, co kolega powiedział, że... Ja pytałem, ja nie powiedziałem nic. No ale to było powiedziane jednak, prawda, że pytanie w formie, że komuniści kierowali się interesem reslawizacji. Nie, oni się kierowali nie interesem reslawizacji, tylko tym, co oni wymyślą. Bo kierowanie się interesem, czyli wiedzieć, co się dzieje i z tych faktów wyciągać jakieś wnioski, a oni dekretowali. Po prostu mieli pomysł w pewnym momencie, bo coś naukowcy mówi, aha, dawaj. Ja chciałem tylko powiedzieć, że może część jakby dyskusyjna będzie po wykładzie. Na razie skończmy, dajmy prelegentowi dokończyć, dobrze? Tak, oczywiście, będzie. Jasne, tak? Więc to jest tak, że mamy teraz sytuację w tych pierwszych latach powojennych, tak, gdzie oni są rzeczywiście. To nawet zachowało się w dokumentach, że w zasadzie zaczęto o tym myśleć i mówić, że my im zrobimy taki rezerwat, jak mają Indianie w Stanach Zjednoczonych. Ten rezerwat oczywiście on jest pojmowany jako coś dobrego, coś co ma ich ochronić. Ja mógłbym bardzo dużo powiedzieć na temat rezerwatów w Stanach Zjednoczonych. Co to jest za idea, co ona robi, co zrobiła z tymi ludźmi i czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego. Tak, natomiast praktyka ewidentnie jest taka, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju w gruncie rzeczy przemocowym eksperymentem społecznym, który z Niemców o słowiańskich korzeniach ma uczynić na powrót Słowian, na w zasadzie Polaków. No i teraz właśnie, kiedy to ta nadrzędna kwestia tej nieudanej reslawizacji, tak, to
Ta sytuacja, ona trwa w zasadzie przez jakieś 20 lat jeszcze. Oni żyją cały czas w takim napięciu. Ich sprawa jest cały czas tematem publicystycznym, tam cały czas coś się próbuje zrobić. Oni się trochę przed tym, to znaczy ci Słowińcy i mieszkańcy Kluk, tak? Oni trochę się przed tym bronią, trochę temu ulegają, w zależności znowu od perspektywy poszczególnych jednostek, będących obiektem tego wszystkiego, będących przedmiotem tych różnych procesów. Natomiast efekt tego wszystkiego jest taki, że kiedy Polska podpisuje z Niemcami umowę o łączeniu rodzin, to w zasadzie wszyscy oni wyjeżdżają w latach 60. i 70. Tak? I to jest jakby podstawowa perspektywa, w ramach której mówi się o nieudaniu, o porażce tej akcji reslawizacyjnej. Bo to, że oni wyjeżdżają, że oni porzucają państwo polskie, wyjeżdżają za Odrę, oznacza, że ta reslawizacja się nie udała. Tak? To jest jakby taka podstawowa rama interpretacyjna, w ramach której to się ogląda. I jest jeszcze taki bardzo ważny motyw, na który chciałbym zwrócić uwagę, o którym jakby, przez który o tej porażce cały czas się mówi, to znaczy jest wiadomo, tak? Jest to bardzo szeroko dyskutowane w publicystyce i także jakby w różnych opracowaniach naukowych, to, że nawet jeżeli, tak, te akty przemocowe różnego rodzaju, nawet jeżeli one zerżały i zanikły, im jakby później po wojnie, tym jest ich mniej, tym coraz jest spokojniej, tak? Tym coraz jest bezpieczniej. Natomiast podkreśla się, zwłaszcza z perspektywy historycznej, to, że pomimo tego, że w Klukach pojawia się masa osadników, tak? Że żyją tam Polacy obok Słowińców, to, że nie dochodzi do integracji tych dwóch różnych społeczności. Tak, że to się nie udaje, bo były konflikty, cały czas się raportuje różnego rodzaju konflikty, czy to szczegółowo, czy to powołując się na ogólne wzorce, że po prostu tak jest od 20 lat i to się dzieje. Natomiast w tym samym momencie zauważa się, że kiedy Słowińcy wyjeżdżają do Niemiec, to wyjeżdżają z nimi także niektórzy Polacy. Niektórzy Polacy, którzy zawarli związki małżeńskie ze Słowinkami. Tutaj ta kobiecość jest istotna, bo rzeczywiście zasada była taka, że to Polak żenił się ze Słowinką. Oni mieli potem dzieci, tak? I te dzieci, te rodziny, one także z całą resztą wsi, która nie miała, nie wchodziła, nie zawarła związków małżeńskich z Polakami, oni wszyscy razem wyjeżdżają za Odrę. Często było to komentowane w sposób taki ironiczny, że nawet najwięksi oprawcy Słowińców razem z nimi wyjechali do Niemiec, tak, jako taki rodzaj ironicznego komentarza, pokazania, jakby to powiedzieć, pewnego takiego zabrakło mi słowa, takiego jakby zdrady tych własnych zachowań, jakby zmiany strony nagle, tak? Najpierw ich nienawidzisz, gnębisz, jesteś cały czas oprawcą, ale jednak z nimi wyjeżdżasz, tak? Czyli takiego... Hipokryzji. O, dziękuję. Chichot losu, tak? Zdecydowanie, ale to było przede wszystkim pokazywane jako pewnego rodzaju hipokryzja. Ja bym to raczej nazwał pewnego rodzaju chichotem losu, tak? A czy to nie miało też względu wpływy po prostu, powiedzmy, że materialne, czyli wyjazd do Niemiec? Miały, zdecydowanie. Chyba przede wszystkim, myślę. Bo miały, zdecydowanie miały, natomiast chciałbym powiedzieć, że nie wiem, czy przede wszystkim.
To jest właśnie pewien trik, o którym chciałbym powiedzieć, bo przedstawiłem teraz bardzo prostą taką... Znaczy w skrócie przedstawiłem tą główną taką interpretację, która rzeczywiście mówi, że ta reslawizacja była nieudana. Przedstawiłem wam pewnego rodzaju fundament, dla którego to się nie mogło udać. Wydarzyło się tyle zła, że cud musiałby się wydarzyć, żeby to zagrało. Ten cud się nie wydarzył. Musiałoby się naprawdę wiele tych cudów wydarzyć. Żaden z nich się nie wydarzył. Natomiast właśnie chciałbym przyjrzeć się trochę albo zakwestionować trochę to pewnego rodzaju takie nieudanie. Jedna rzecz, na którą właśnie chciałbym zwrócić uwagę, to fakt zawierania związków Polaków ze Słowinkami. Tak? Dla historyka, który rzeczywiście skupiony jest na różnego rodzaju relacjach, o konfliktach, o rozbojach, o gwałtach, o przemocy, o różnego rodzaju aktach, jakichś protestacyjnych listach, być może rzeczywiście on tej integracji nie widzi i potem ironicznie on sobie może skomentować tylko i wyłącznie, że właśnie, że jest to pewnego rodzaju hipokryzja. Natomiast jest praca socjolożki, ówcześnie młodej, która, no tak, kolejny taki od losu, tak, że jest to matka byłego prezydenta naszego kraju, Komorowska. Ja teraz, zabijcie mnie, ale nie pamiętam, bodajże Joanna Komorowska. Ona jako młoda kobieta, młoda socjolożka, ona była w Kluczach, prowadziła tam badania, przyglądała się całej tej sytuacji, napisała przynajmniej jeden artykuł naukowy i bodajże pracę magisterską na temat tego właśnie, jak to wygląda. I ona, korzystając z trochę innych narzędzi, z narzędzi socjologicznych, gdzie właśnie zawieranie małżeństw jest traktowane jako pewien wskaźnik bliskości, tworzenia więzi, przekraczania pewnego rodzaju podziałów. Ona zwraca raczej uwagę na to, że pewnego rodzaju integracja tam nastąpiła. Ja bym powiedział, że mamy dwie skrajności. Tak? Komorowska twierdzi, jest integracja, historycy twierdzi, albo inaczej, socjolożka, bo to nazwisko jest nieistotne. Tak? Socjolożka twierdzi, integracja jest, historycy twierdzą, integracji nie ma. Moja perspektywa jako antropologa społecznego brzmi tak, że ona trochę jest, a trochę jej nie ma. Że jest trochę tego i trochę tego. No tak. Tak, jest to takie stanowisko pośrednie, które godzi te dwie perspektywy, które trochę patrząc na inne kawałki świata dochodzą do przeciwstawnych wniosków. Moim zdaniem tak jakby realność pokazuje, że pewne czynniki wskazują, że tego nie ma, że ten proces się nie odbywa. A inne pokazują, że ewidentnie coś tam się zadziało i że jednak pewnego rodzaju zbliżenie, że ono nastąpiło. Możemy powiedzieć, że prawda leży po środku i myślę, że tak jest. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, które trochę zaprzeczają tej nieudaności czy tej porażce, to jest to, że kategorie takie jak germańskość i słowiańskość, my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, żeby postrzegać to głównie przez pryzmat jakby etniczny, ale w gruncie rzeczy to są kategorie, które mają prototypowo i u swojej podstawy, one są oparte o język, o rozróżnienie językowe. Więc teraz kwestia chociażby czegoś takiego jak reslawizacja czy polonizacja, ona w pierwszym rzędzie powinna być rozpatrywana na płaszczyźnie językowej. Ja nie mówię, że to jest jedyna, nie mówię, że to jest ostateczna płaszczyzna, na której my to mamy oglądać, ale na pewno jest to perspektywa, o której my powinniśmy zacząć. Pytanie brzmi następujące, tak? Czy ludzie, którzy tam mieszkali między jeziorami Garno i Łebsko, którzy zostali po II wojnie światowej, czy oni nauczyli się języka słowiańskiego jakiegokolwiek w jakimś stopniu, tak? Czy trwali ewidentnie przy tej swojej niemieckości, czy byli temu oporni i się temu opierali, czy nie?
I odpowiedź na to jest stosunkowo jednoznaczna, to znaczy oni ewidentnie uczyli się języka polskiego. Tak? Oni ewidentnie go znali. Nie mówię, że wszyscy, nie mówię, że na zawsze, ale ewidentnie jest tak, że wielu z nich nadal do dnia dzisiejszego bardzo sprawnie posługuje się językiem polskim i kiedy mówię bardzo sprawnie, to w zasadzie źle to mówię. Posługują się doskonale językiem polskim, tak jak my wszyscy tutaj. To moje twierdzenie, ono ma pewnego rodzaju ograniczenia, tak? I postaram się je zobrazować dwoma przykładami. Jedna z osób zamieszkujących wieś Kluki, jedna z najbogatszych osób, a w zasadzie najbogatsza we wsi, która także wyjechała potem do Niemiec, co w jakiś sposób kwestionuje chociażby tą tezę taką, że oni tam wyjeżdżali za pieniędzmi, za poprawą bytu ekonomicznego. On nie musiał tam wyjechać, żeby polepszyć sobie byt ekonomiczny, bo on miał bardzo dobrze. Jemu się świetnie pochodziło. On wyjechał tam, być może czynniki ekonomiczne miały jakieś znaczenie, ale ewidentnie nie podstawowe, nie pierwszorzędne. On wyjechał z innego powodu tam. Ten powód za chwilę jeszcze powiem. Natomiast on, żeby prowadzić interesy, mieszkając, on wyjechał w końcu lat 60. albo na początku lat 70. Także żyjąc przynajmniej tak 15 lat w Polsce, nauczył się języka polskiego na pewno na poziomie komunikatywnym. To jest obecnie bardzo leciwy facet, gdzieś tam pewnie nie wiem. 80, 90, może nawet więcej. Znał język polski, kiedy mieszkał, kiedy go używał, on się go ewidentnie nauczył. Kiedy ja z nim rozmawiałem i z jego żoną, językiem polskim już nie władał. Nie było mu to do niczego potrzebne, więc go zapomniał. Zostały mu jakieś tam pojedyncze frazy, pojedyncze pojęcia. Niektóre słowa z języka polskiego spokojnie mógł rozpoznawać. Jedno z takich pojęć, które mnie zostało w głowie, którą wspominał, to jest pojęcie zabawa. To jest pojęcie, które na przykład pamiętali do dnia dzisiejszego, co to znaczy. Typowo polskie. Natomiast on ma, między innymi, ma dwie córki. Jedna przed wyjazdem do Niemiec zdążyła odbyć jeszcze edukację w Klukach w języku polskim. Skończyła szkołę podstawową i ona na przykład jest przykładem osoby, która do dzisiaj bardzo biegle wlada językiem polskim. Naprawdę nie byłem w stanie usłyszeć, że to jest, nie wiem, jakoś wyuczone. To jest najczystszy polski, w najczystszej postaci, jaki może być. Natomiast mam kilka lat młodszą od siebie siostrę, która wyjechała przed odbyciem edukacji szkolnej w języku polskim i ona polskiego nie zna. Kilka wyrazów, mniej więcej pewnie na podobnej zasadzie jak jej ojciec, że to są pojedyncze wyrazy, które ona zna, poza tym języka polskiego nie zna. Więc polonizacja na poziomie językowym, ona na wielu poziomach, czy w przypadku wielu osób, bądź wielu różnych grup, zwłaszcza generacyjnie osób o określonym wieku, ona przebiegła super skutecznie. Oni gadają po polsku perfekt. To zdarzało się, że kiedy ja pojechałem do Hamburga z nimi rozmawiać, poszukać ich tam, czasami mogłem swobodnie rozmawiać po polsku z niektórymi osobami. Nie było potrzeby, żebym ja się wyświetlał po niemiecku, bo mogliśmy super perfekt się dogadać w najczystszej polszczyźnie, jakiej można, ale wystarczyło zmienić na przykład osobę, z którą chciałem porozmawiać i to już się okazywało, że się nie porozumiemy w ogóle, poza ewentualnie, nie wiem, zabawa siostra, czy coś takiego, tak? Także na przykład na poziomie znajomości języka, polonizacja ewidentnie się udała, tak? Nie udało się ewidentnie zmienić nastawienia pewnej orientacji świadomościowej, pewnej orientacji tożsamościowej, żeby oni zaczęli traktować siebie jako Polacy, bądź nawet jako Słowińcy. Tutaj był bardzo duży opór. To się udawało tylko i wyłącznie w przypadkach bardzo jednostkowych, które są opisane też szeroko w literaturze. Natomiast to były poszczególne jednostki, które absolutnie jakby nie mogły, nie wiem,
przeważyć jakby tej szali, tak? No i powód, dla którego oni głównie wyjeżdżali, moim zdaniem, jakby wykorzystując do tego całą wiedzę, którą pozyskałem na ich temat, to są powody rodzinne. 3/4 wsi, 3/4 rodzin zostało wywiezionych za Odrę. Ci ludzie po prostu chcieli być ze swoimi rodzinami. Te rodziny z Niemiec zresztą na to nalegały. Czasami, bo o tym też się mówi, że czasami dodatkowo kolorowo odmalowywały Niemcy. Przyjedź tutaj, bo tu jest raj. Tak? Nie zawsze ten raj rzeczywiście był. Bardziej tutaj chodziło o pewnego rodzaju pragnienie bycia. Tak? Ale z drugiej strony ci ludzie tutaj, oni też doświadczali głodu, chociaż to też nie jest tak, że nie wiem, tylko Słowińcy tego doświadczali, a polscy osadnicy na przykład nie, bo to raczej był w ogóle problem, tak? Ewidentnie była różnica między życiem w RFN i życiem w PRL, tak? To są oczywiste pewne różnice, dodatkowe pewne czynniki, które odgrywały jakąś tam rolę w podejmowaniu tych różnych decyzji. Ale z tego wszystkiego, co o nich wiem, to powiedziałbym, że czynnik numer jeden, absolutnie najważniejszy, to były relacje pokrewieństwa, to była rodzina, to była po prostu pragnienie bycia z bliskimi, tak? I o ile być może w przypadku tych Polaków, którzy wyjeżdżali tak ze swoimi rodzinami, można byłoby mówić, że oni trochę w mniejszym stopniu pojechali za swoimi rodzinami, chociaż i byłoby to twierdzenie, no, takie bardzo zastanawiające, jak wyjeżdża twoja żona i wyjeżdża twoje dziecko, to co ty tu będziesz robił? Tak, więc o ile tak, być może tutaj te czynniki polityczne czy ekonomiczne odgrywały trochę większą rolę z tej perspektywy, to mimo wszystko chciałbym zwrócić właśnie uwagę na to, że wyjeżdża cała rodzina. Znowu. Pomimo tego, że jest trochę inna sytuacja, trochę innego rodzaju podmioty, trochę innego rodzaju, jakby mamy konstelację tą rodzin z trochę inną historią, tak? Bo mamy tutaj rzeczywiście Polaka, o którym przez 20 lat donosiło się, że on cały czas nękał tych Słowińców, to że on jednak z nimi wyjeżdża, bo założył rodzinę, to jest jego żona, to są jego dzieci i wszyscy razem wyjeżdżają po to, żeby być z wujkami, ciotkami, dziadkami, babciami, kuzynami, braćmi i siostrami, bo to mówimy o latach 40., 50., 60., gdzie standardem nie było posiadanie dwójki dzieci, tak, albo 2+1, tylko raczej posiadanie ósemki i dziewiątki dzieci, nie? Więc to było tak, że było mnóstwo sióstr, mnóstwo braci, niezliczona ilość kuzynostwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc o ile rzeczywiście, tak, możemy powiedzieć, że uczynienie z nich Słowian, uczynienie z nich Polaków się nie udało, tak? Zwłaszcza w tym sensie, żeby oni odczuli więź i tożsamość z państwem polskim jako całością, czy z narodem polskim jako całością, to mamy do czynienia z pewnego rodzaju zbudowaniem więzi Polakami, z niektórymi, z częścią Polaków, z którymi potem razem oni wyjeżdżają. Te relacje do dnia dzisiejszego, one nie są proste i nie są czyste. Potomkowie osób z małżeństw mieszanych, one nie mają tego samego statusu, co osoby z małżeństw niemieszanych. Niektóre te małżeństwa, czy dzieci z małżeństw mieszanych są trochę inaczej traktowane niż inne. Tam nadal są pewnego rodzaju w różny sposób dystans i bliskość się objawia. Co jest pewnego rodzaju normą w życiu społecznym, tak? Z niektórymi częściami rodzin mamy bliższe kontakty, z innymi trochę dalsze. Być może tam dodatkowymi takimi czynnikami, to już jest odpowiedź, na które niestety nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Nie mam na to materiałów i nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek będzie je mógł zdobyć.
na ile różnego rodzaju identyfikacje z polskością bądź ze słowiańskością, na ile one odgrywają tam rolę w tym, dlaczego te różne rodziny mają do siebie różny stosunek, tak? Ale ewidentnie jest tak, że tego rodzaju różnice, one tam istnieją. Niektóre osoby, zwłaszcza z małżeństw mieszanych, komunikują się po polsku, identyfikują się z polskością na tych samych zasadach, na których identyfikują się z, na bazie których identyfikują się z niemieckością. Przykład oczywiście taki męskocentryczny, piłka nożna, jak grają reprezentacja Polski i reprezentacja Niemiec, to taka osoba kibicuje dwóm drużynom jednocześnie, nie jest w stanie wybrać, której będzie bardziej kibicować. Jest jednocześnie, w swoich oczach, jednocześnie Polakiem i jednocześnie Niemcem. Odczuwa taką samą identyfikację z jednym i z drugim narodem, chociaż żyje obecnie w Niemczech i najczęściej chcą tam zostać, chociaż spotkałem też osoby z takich małżeństw mieszanych, które powiedziały mi, że chętnie by to wróciły. Gdyby tylko miały możliwość pracy, życia tutaj godnego, to ja usłyszałem taką ładną frazę, że Boso by wróciło po prostu spod Hamburga do Old Club. Gdyby tylko wiedziała, że będzie miała pracę, że będzie mogła godnie żyć, że dzieci będą miały pracę, że da się tu żyć. Ale to są tylko i wyłącznie, podkreślam, przypadki tych Słowińców, półsłowińców, ćwierćsłowińców, a nie tych ludzi, którzy jakby pochodzą ze związków, które powstały tak poza tymi polskimi osadnikami. To jest tak, że ci Słowińcy, to oni też ewidentnie nie jest jednorodna grupa. Ewidentnie tak, bo należy w taki sposób trochę to skonkludować, tak, że ewidentnie jako naród i jako państwo myśmy skopali tutaj sprawę. Tak, być może nie było innej możliwości, zważywszy na realia, tak, historyczne, jako naród? Polityczne. Jako naród, tak. To nie naród rządził, tylko komuniści. Wśród komunistów byli i Polacy, i byli tak. Rosjanie, tak, więc Natomiast chciałbym też powiedzieć, że właśnie jakby nie chciałbym, żebyśmy postrzegali tylko i wyłącznie to w taki uproszczony sposób, że tam się nic innego nie udało. Że, w sensie, że jakby, że tam w ogóle ta reslawizacja, że ona była zerowa. Tam coś się wydarzyło, tak? Tam w jakimś sensie były pewnego rodzaju sukcesy, ale one były zbyt małe, było ich zbyt mało, albo być może no nie w takich rejestrach, które były potrzebne, żeby z tych ludzi uczynić Słowian czy Polaków. I z drugiej strony myślę sobie, że nie powinno nas, Polaków, też to dziwić, bo jakby z nas ktoś chciał zrobić Niemców, Rosjan, czy kogokolwiek innego, Serbów, nieważne z jakich szczytnych powodów i szczytnych celów, to raczej naszą pierwszą reakcją nie było jej, okej, idę w to. Nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz chyba czas przejść się do dyskusji pytań, bo jeszcze mamy pół godziny czasu, więc ktoś ma pytania, to akurat jest czas, żeby trzeba najpierw powiedzieć, że o kolei, spokojnie. Wielkie dzięki za wspaniały wykład. Wielkie dzięki, szefowa. Cieszę się. Kiedy się pojawiły pierwsze wzmianki potwierdzone historycznie o Słowinach, w którym roku? Od kiedy oni tutaj faktycznie byli?
Przyznaję się bez bicia, że teraz dokładnie dat jakby rocznych nie pamiętam, tak? Natomiast mamy jakby w zasadzie takie trzy momenty, tak? Pierwsza wzmianka to jest taka bardzo dziwna wzmianka, bardzo ogólnikowa z pracy sorabisty zresztą, który napisał takie ogólne dzieło o Słowianach z 1763. To jest, w sensie to na pewno jest mniej więcej ten moment, tak jakby dziejów mówię, roczny, co do roku teraz nie dam się na to zastrzelić. Tak, i on napisał jakby coś takiego, że Kaszubi nazywają się Słowińcami. Nic więcej nie ma na ten temat napisanego, mamy tylko i wyłącznie jedno takie zdanie i teraz to zdanie w jakimś sensie ono potem musi zrobić karierę, bo ci Słowińcy to jest pierwsza wzmianka takiej kategorii, takiego pojęcia. Oni potem zaczynają gdzieś powoli wypływać. Druga taka wzmianka o Słowińcach to jest bodajże rok 1835 albo coś około tego, czyli trochę później. To jest pastor, który pracuje w tym regionie. I on wspomina taką kategorię, odnosząc się do tych ludzi, w jakimś sensie pozycjonuje, mówi, że tam mamy do czynienia z jakimiś Słowińcami. Ja mówię o tym bardzo ogólnikowo, dlatego że my tak naprawdę nie wiemy, kto, co, jak, dlaczego, w jakim celu, w odniesieniu do kogo i na jakich warunkach to mówi. To są tylko przypadkowe po prostu słowo, które się raz gdzieś pojawia, drugi raz się gdzieś pojawia. I trzeci moment, najważniejszy tak naprawdę, od którego zaczyna się taka wielka kariera Słowińców, to jest praca rosyjskiego slawisty i etnografa Alfreda Hilferdinga. Aleksandra, dziękuję, tak. 1859. Jakoś tak, czyli jakoś mniej więcej 20 lat później, w którym on mówi, że na tym południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, mniej więcej w tym rejonie, tak, on tam wyróżnia Kaszubów Pomeranii, wyróżnia Słowińców i teraz, żebym dobrze pamiętał, bodajże jeszcze jakichś Kabatków. Historia Kabatków jest trochę podobna do Słowińców, tylko dużo krótsza. Oni się pojawiają, gdzieś ktoś o nich tam wspomni, ktoś ich powtórzy, że oni gdzieś tam są, mniej więcej w tym samym miejscu i potem nagle wyparowują. Wjeżdża jakiś lingwista, który on tam ich szuka i już nikogo nie może znaleźć, nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie pamięta i znikają nam Kabatkowie w ogóle gdzieś tam z tej całej mapy. Ta praca Hilferdinga, która ma, powiedzmy teraz, z grubsza jakieś 150 lat, to jest takie podstawowe dzieło, które mówi, że Słowińcy tam są, to jest obszar taki i taki i ich cechami szczególnymi jest to i tamto. Bo on ich trochę opisuje, trochę o chatach pisze, gdzie mieszkają, ilu ich tam jest, co oni o sobie mówią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że w sensie znam pracę, które roztrząsają każde zdanie, które on tam powiedział i próbują lokalizować, czy ci Słowińcy są do Strumyka, czy za Strumykiem, czy w górnej części Strumyka, czy w dolnej części Strumyka, czy było ich tylu, czy było ich tylu, czy oni się tak nazywają, czy się tak nie nazywają. Ja jako etnograf, który pracuje z ludźmi, jeździ w teren, z nimi rozmawia, nie widzę tam żadnego porządku. Ja nie wiem na jakiej podstawie, dlaczego, w odniesieniu do kogo ktoś powiedział coś. Ja wiem, że coś zostało powiedziane, bo on to zapisał. Natomiast ja nie wiem, czy to powiedziałeś ty i mówiłeś to w odniesieniu do nich, czy to powiedziałeś ty w odniesieniu do nich. Zupełnie to jest kompletnie niejasne. Ja mógłbym próbować tam zaprowadzić na siłę porządek, posługując się pewnymi podziałami, które ja bym chciał tam zobaczyć, bo jak wiecie, jak się chce coś znaleźć, to się tam znajdzie. To trochę tak jak Biblia, nie? Że
udowodnimy za pomocą Biblii wszystko, bo jak nie będzie tego na tej stronie, to przewrócę 200 stron i tam to będzie. Nie? To jest... Tam jest taki bałagan materiałowy i tak niejednoznaczny, że ja mogę dowieść na bazie tych poszczególnych cytatów i powiedzieć wszystkiego, co chcę. Ja jestem studentem slawistyki z Belgradu. Chcę najpierw powiedzieć dzięki panu za wspaniały wykład. I mam pytanie, w jaki sposób Słowinci osiedlali Niemcy? Czy to była monolitna kolonizacja jakichś krajów niemieckich? Albo to było, jak to powiedzieć, we wszystkie strony? I czy jest możliwość... Ale w którym roku? Po końcu wojny. Jasne. I czy możemy w jakiś sposób ich reslawizować tam? Razem z Łużyczanami. Tworzyli jakieś skupiska czy docenie? Po 1945 roku sytuacja mniej więcej wygląda tak, że mamy x wsi na wybrzeżu, co do których na podstawie właśnie źródeł historycznych i etnograficznych, różnych z przeszłości, takich jak chociażby monumentalna praca Hilferdinga, różne artykuły dotyczące języka tamtejszego i tak dalej, my wiemy, że przeszłość tych wsi jest słowiańska. Teraz w 1945 roku, jeżeli my trafiamy na różnych ludzi o różnym, jakby pochodzących z różnych generacji, przy bardzo dużym udziale z oczywistych powodów, tak, absencji młodych mężczyzn, którzy albo gdzieś pouciekali, albo zostali wciągnięci do Wehrmachtu, niekoniecznie dlatego, że chcieli, tak, jakby znany motyw, tak, oni mają, jakby obiektywnie rzecz biorąc, tak, mają bardzo różną wiedzę i bardzo różny stosunek do powiedzmy, do tej słowiańskości z przeszłości. Tak? Więc mamy ludzi, którzy zupełnie o tym nie wiedzą, nie mają pojęcia i nie chcą wiedzieć. No i mamy na przykład jakiegoś takiego starca, który jeszcze jest w stanie się skomunikować po słowiańsku. Ja jednej rzeczy nie powiedziałem, może warto ją dodać jeszcze dla tej pewnej takiej polonizacji i tych niepowodzeń i sukcesów. Przez bardzo długi czas, po 1945 roku, nam się wydawało, że to rzeczywiście zostały tylko i wyłącznie pojedyncze okruchy i że tam rzeczywiście tego słowiańskiego języka nie ma. Że okej, jest mowa o tym jednym starcu, który on coś tam powiedział, ale poza tym cisza. Przyjeżdżają różnego rodzaju tam naukowcy, publicyści, oni pytają, oni wszyscy zaprzeczają, mówią, że są Niemcami, że nie gadają po słowiańsku, kompletnie się nie przyznają, zaprzeczają jakimkolwiek związkom, znajomości, słowiańszczyzny i tak dalej. Do pewnego momentu. W klukach pojawia się nauczyciel pewien, który ma bardzo specyficzną biografię za sobą. Pochodzi z zaboru pruskiego, służył w armii niemieckiej, jakby młody, zna świetnie niemiecki, zna trochę kaszubskiego. No i czynnik magiczny, jest dobrym człowiekiem, który potrafi nawiązywać relacje fajne, międzyludzkie, i on nawiązuje z nimi relacje i jest też skuteczny, trochę potrafi załatwiać niektórych spraw, działa w ich interesie. Ale to, żeby działał tylko w ich interesie, to jest za mało. Tam następuje czynnik w postaci magia. Oni mu ufają. I przychodzi taki dzień, że puka do niego jeden z facetów, mieszkańców wsi, i zaczyna do niego gadać po kaszubsku. Potrzebuje od niego jakichś papierów i gada do niego po kaszubsku. Domyślacie się, że to jest taki moment... Zaczyna, okazuje się, że we wsi mieszka jeszcze paru innych starszych osób, którzy pamiętają, gadają jeszcze po kaszubsku, co pozwala temu nauczycielowi sprowadzić lingwistów z Poznania, którzy przyjeżdżają, robią masę nagrań, gadają
no maglują trochę tych ludzi i udaje się w tym momencie trochę odkryć tych okruchów, resztek tego tego dialektu, tej gwary. To jest też takie coś, co można byłoby określić trochę jako pewien sukces reslawizacyjny, bardzo szczególny, ale on nastąpił. Odsłonięcie pewnego rodzaju, mamy do czynienia tutaj z odsłonięciem bardzo skrywanej tajemnicy. Jeszcze miałem pytanie, bo pewnie tutaj myślę, że koledze z Serbii chodzi o to, czy Słowińcy, jak byli po 1945 roku wyborzeni, czy tworzyli skupiska również na terenie Niemiec? Tak. Czy jednak się starali grupować również, że te same wsie... Rozumiem. Ale było rozszerzono przez całe Niemcy. Trafiali, czy nie utrzymali kontaktu? Dobra, to ja cię zrozumiałem. Koło Kargula musiał zamieszkać Pawlak, no wiadomo. I teraz odpowiadam na to pytanie. Czy tworzą się pewnego rodzaju skupiska? Niekoniecznie, nie zawsze programowo, ale coś jest na rzecz. To znaczy oni przede wszystkim, jak są wywożeni ze Słupska pociągami, to cała grupa na przykład trafia do jednego obozu przesiedleńczego, który może być w różnych miejscach w zależności od momentu. Jeden z takich najbardziej znanych jest na terenie Łużyc i tam te pierwsze wywózki trafiały. Hoyerswerda. Wojrowice. To jest niemiecka nazwa, a słowiańska jest Wojrowice. To jest jedna... Po łożytku to jest Wojerecy, po łożytku to jest Wojrowice. To jest jeden z tych obozów przesiedleńczych, do którego oni trafiają na początku. I część tych ludzi, która tam trafia, to są jeszcze takie czasy, że oni głównie zostają na tym, co się stanie NRD. Tak, że oni zostają. Te wyjazdy w późniejszych okresach, te w latach 60. i 70., one już trafiają do RFN-u. Głównie trafiają do Hamburga na przykład i większość ludzi, która wyjechała w latach 60. i 70., oni mieszkają w Hamburgu i okolicach. To są poszczególne takie gminy, miasteczka. Mamy takie miasteczko, gdzie na przykład mieszka kilka rodzin tam ewidentnie. To jest miasteczko Melno, ono jest takie bardzo specyficzne, ono jest otoczone łańcuchem w ogóle takich jezior. Oni tam mają łódki, łowią ryby, trochę czują się jak w domu i mówią, że to są takie ich małe kluki. Czy uda się czegoś teraz albo za 100-200 lat zrobić z tym? Odpowiedź na to, obawiam się, że jest negatywna. Ja mówiłem o jednej takiej cesze tutaj, że oni ukrywali tą znajomość języka słowiańskiego. Oni ukrywali też inne rzeczy i przede wszystkim oni od bardzo dawna mają pewną jedną cechę bardzo specyficzną, to znaczy unikają kontaktów z obcymi. Oni robią co mogą, żeby niespecjalnie te kontakty nawiązywać. Są takie bardzo fajne przekazy, gdzie jeszcze w czasach, kiedy oni mówili językiem słowiańskim, Niemcy próbowali się z nimi komunikować i pisali, że to się nie udaje, bo oni udają, że nie rozumieją, co się do nich mówi. Potem były sytuacje takie, że kiedy Polacy próbują ich pytać, to się dzieje dokładnie to samo. Oni nie odpowiadają na pytania, nie chcą rozmawiać, unikają tego kontaktu, tego zbliżenia, nie chcą dać do siebie pewnego rodzaju dostępu. To znaczy, że są zhomogenizowani teraz? To nie tyle chodzi o zhomogenizowanie, bo oni raczej zawierają związki małżeńskie w tej chwili ten najmłodsze pokolenia. Normalnie z Niemcami i oni traktują się jako Niemców, nie postrzegają siebie jako specyficznej grupy absolutnie etnicznej, etnograficznej czy coś takiego. Oni to postrzegają co najwyżej przez przyrząd wsi, skąd jesteśmy. My to jesteśmy Klukowianie i my pamiętamy, jak to było, organizują zjazdy i się spotykają jako wspólnota wsi. Odczuwają też pewnego rodzaju poczucie tożsamości regionalnej. Tu chodzi o tą dawną,
o tą niemiecką prowincję Pomorze. Oni sobie śpiewają po niemiecku hymn tam sprzed 39 regionalny. Oni odczuwają pewnego rodzaju tego wspólnotę. Ale to wszystko, zauważcie, to się odbywa po linii niemieckiej, a nie słowiańskiej, tak? Oni nie chcą, oni chowają tą swoją słowińskość, tą swoją słowiańskość, oni jej zaprzeczają. Kiedy ja do nich pojechałem, miałem absolutnie bardzo szczytny cel, to znaczy, bo... Ja tam do nich pojechałem z jednym takim ważnym problemem, to znaczy cała literatura twierdzi, że w momencie, kiedy oni wyjechali, kiedy oni wsiadają w pociąg, a w zasadzie no, ten pociąg jest w Słupsku, do tego Słupska trzeba jakoś dojechać, ale już mniejsza o to, tak, że jak oni wsiadają w zasadzie, siadają w pociąg, to oni znikają. Tych Słowińców już nie ma. Dla mnie to tego rodzaju perspektywa zawsze była absurdalna, bo jeżeli mam Bruno Kluka, który jest urodzony, nie wiem, tam wymyślam, tak, w roku 1900 i on jedzie i on wsiada w ten pociąg, tak, i ja wiem, że on w tym pociągu, że on jak sobie pojechał, to on wysiadł w Hamburgu i on żyje tam do dnia dzisiejszego, to dla mnie on nie znika. Dla mnie on nadal jest. On nie żyje w Klukach, to prawda. On może nie znać języka słowiańskiego, to prawda, ale to nie jest tak, że on znika. I ja próbowałem, w sensie, ja pojechałem do Hamburga, gdzie wiedziałem, że jest tam większe skupisko tych ludzi, którzy byli tą taką ostatnią falą ludzi wyjeżdżających z tego terenu. I chciałem z nimi porozmawiać na temat jakikolwiek, każdy. Natomiast w 99% przypadków nie dostałem na to zgody. Absolutnie natykałem się na mur i na odmowę. Niektóre osoby rzucały słuchawką od razu, kiedy tylko się przedstawiałem i mówiłem, w czym rzecz, albo cokolwiek. Inni szukali wymówek, albo jestem stary, albo ktoś do mnie przyszedł, albo coś innego. I naprawdę kilka osób dosłownie zgodziło się ze mną spotkać i porozmawiać na cokolwiek, żeby było zabawnie, kiedy rozmawiałem z tymi osobami, z którymi udało mi się nawiązać kontakt. I mówiłem o sytuacji, jak to wygląda. No, mówiłem o tym, bo oczywiście trzeba było rozmawiać, bo być może mogliby zaoferować pomoc, bo być może mogliby to wytłumaczyć, bo ja chciałem to zrozumieć i trochę też się podzielić z tym emocjonalnie. Odpowiedzi były bardzo znaczące, czy reakcje. Albo to było, i tak nie będą rozmawiać. Albo kompletnie cicho. Czy to znaczy, że pan nie wie, jeśli oni się wstydzą słowiańskości, jeśli oni są teraz do końca przyjmieni do niemieckiego narodu jako tacy? Oni są przyjęci do niemieckiego narodu, oni są Niemcami, są jego częścią, natomiast nie jest to sytuacja... Prawdziwi Niemcy to nie robią różnicy. Trochę robią i nie robią, bo to znowu jest sytuacja w zależności od jednostki, od sytuacji, od momentu. Generalnie są Niemcami i są zaakceptowani przez społeczeństwo niemieckie. Nic dziwnego, bo nie widzą w nich wielkich jakichś odrębności czy różnicy, bo oni są po prostu Niemcami. Ale są Niemcami, którzy przyjechali w pewnym określonym momencie, z określonych powodów. I nie chcą to sobie przyznać. Przyznają to nawet, ale to raczej nawet nie o to chodzi. To raczej chodzi o to, co ludzie z tobą robią, kiedy ty jakiś jesteś. I niektórzy Niemcy o nich mówią, że są Polaczkami. Że nie są do końca Niemcami. To się o tych... O tych późnych przesiedleńcach często mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy tych prawdziwych Niemców, którzy byli na terenach niemieckich i mamy tych przyjezdnych, którzy żyli w trochę innym świecie. Ta ich niemieckość jest trochę inna. Ona nie jest taka jak nasza. To jest trochę na tej zasadzie jak mamy Polaków, powiedzmy z Kazachstanu, którzy mają ewidentnie pochodzenie, ale mówią specyficznie i my czasami o nich mówimy, że to Ruscy, nie do końca Polacy. Czy to właśnie to zamknięcie takie, że oni są tacy zamknięci w sobie, to jest jakaś ich cecha tych Słowińców, czy to
jakieś prześladowania, powody tego. Twierdzę, że jest to cecha. Twierdzę, że jest to cecha, która jest bardzo długotrwała, na którą znajduje różne ślady historyczne, bardzo rozproszone. Na przykład właśnie kiedy mówię, że ktoś tam chciał z nimi gadać po niemiecku, a udają, że nie rozumieją. Te sytuacje się zdarzały później. Pierwsze interpretacje zdarzały się takie, kiedy ja mówiłem o pewnym problemie dotarcia do nich, albo w ogóle, bo ja nie byłem pierwszy, który komunikował taki problem. W latach 90. znany działacz Kaszubski, który z nimi współpracował, pojechał też do Hamburga, próbował z nimi porozmawiać, zobaczyć, jak im się powodzi, jak im się żyje, zwłaszcza, że z wieloma z nich się przyjaźnił, powiedzmy, i nie otwierają mu drzwi, nie odpowiadają na telefony, udają, że nie ma ich w domu i tak dalej. I pierwsze podstawowe wyjaśnienia, jakie nauka daje, to jest takie, że oni się tacy stali po 1945 roku. Za krzywdy, za ból, za cierpienie nie chcą z Polakami mieć nic do czynienia. Ale potem ja znajduję różnego rodzaju, sięgam w przeszłość i przyglądam się różnym źródłom historycznym, i widzę, że to nie jest coś, co zaczęło się w 1945 roku, tylko jest ewidentnie dużo starsze. Wygląda w różny sposób, ale pewien schemat czy postawa jest bardzo podobna. Czyli w antropologii my często mówimy, że w stosunku do obcego, do innego niż my, można przyjąć jakby dwa podstawowe rodzaje postawy. Pierwsza to jest jakby wojna, a druga to jest relacja pokojowa. Tak? Czyli reakcja albo jest taka, że jesteś agresywny i próbujesz przewalczyć, albo że próbujesz robić to bez użycia przemocy, w bardziej pewien pokojowy sposób. I oni raczej szukali takich sposobów, żeby bez przemocy postawić mur między sobą a resztą świata. I teraz rzecz absolutnie najważniejsza. Nieważne, czy ta reszta świata mówiła po słowiańsku, czy ta reszta świata mówiła po niemiecku. Ważne, żeby mówiła w innym języku, niż ty w tej chwili jakby mówisz, czy się identyfikujesz. Pan się tutaj zgłasza od dłuższego czasu. To jeszcze udalne na tyle. Tyjsi, a reszta nie. Tak. Tutejszości są tutaj. A, oczywiście, 5 minut mam jeszcze. Śmiało. A, tak, tak. Jestem studentem filologii kaszubskiej pierwszego roku i Kaszubą. Chciałem na początku podziękować za wspaniały wykład, bo to jest mój kolejny, i zapytać o dwie rzeczy. Mhm. Po pierwsze, bo ja słyszałem tak, że do czasu referatu Hilferlinga, gdzie nawaka słowiańska została bardzo mocno rozpowszechniona, to używa to raczej i Niemcy o Słowiańcach i Słowiańcy sami o sobie mówili po prostu Kaszubi i ci Kaszubami czuli. I jak to z tym było? A, jeszcze druga kwestia. Czy gdyby po II wojnie światowej jakimś cudem było inne państwo niż PRL. Gdybyśmy mieli Polskę wolną i w dodatku mającą takie bardziej zdrowe podejście do mniejszości, i gdyby zostali Słowiańcy, zostali roztoczeni pewną formą autonomii, rodzaju Wewskiej Gminy Narodowej w Karelii, czy to by miało szansę przetrwać? Okej. Okay. Zacznę od końca. Myślę, że na tak postawione pytanie, które zawiera jakby wiele warunków i wiele gdyby, odpowiedź myślę, że powinna być jak najbardziej pozytywna, że gdyby to wszystko było inaczej, to byłoby inaczej. Tak myślę, aczkolwiek tak no nie gwarantuję. Ten zaczyn był jaki był i trudno byłoby to po prostu przeskoczyć, zwłaszcza, że to też nie jest tak, że wszyscy chcieli to przeskoczyć. Dla niektórych to było bardzo, bardzo wygodne. Niektórzy zarabiali na tym po prostu pieniądze. Jak była wywózka, no to ja cię wywiozę do tego Słupska, pomogę ci tam pojechać. Bardzo chętnie. Zostawisz mi chatę, dasz mi pół dobytku, jeszcze zapłacisz za to, że cię przewiozę. Rewelacja, tak? Więc jak najbardziej tak. A na to pierwsze pytanie. To jest tak. Współcześnie pojęcie kaszubskości, ono jest znaczeniowo bardzo neutralne. Ono jest bardzo opisowo, bardzo deskryptywne. Jeszcze przyjdzie do tego pytania. Czy Kaszubi
sami siebie nazwali Kaszubami, czy ich ktoś nazwał? No właśnie do tego zmierzam, tak? Ono w tej chwili jest stosunkowo zobiektywizowane, stosunkowo neutralne. Kaszubi wiedzą, że są Kaszubami, nazywają się Kaszubami. My i cały świat nazywamy tych ich Kaszubami i wszyscy mamy dokładnie to samo na myśli. Nawet czasami można byłoby powiedzieć, że ta kaszubskość jest bardzo pozytywnie traktowana, zwłaszcza z perspektywy działaczy kaszubskich, tak? Bo to jest właśnie coś wartościowego, coś godnego właśnie z samego w sobie. Właśnie tu już wjeżdżamy na ten poziom taki metafizyczny. Czyli jednocześnie ale, Kaszubami i Polakami jednocześnie. Tak, ale... Nie wszyscy. Nie wszyscy, tak. Ale pojęcie kaszubskości do niedawna było pojęciem bardzo negatywnym. Bardzo pejoratywne. Było to pojęcie na obcego, szczególnie ze świata niemieckojęzycznego wypływające, które opisywało słowiańskojęzycznych jakichś innych. I to, ja nie jestem z Poznania, ale pracuję od dawna w Poznaniu. I tam funkcjonuje pojęcie Bambra na ludność obiektywnie czy formalnie, która przyjechała powiedzmy z okolic Bambergu, osiedliła się w okolicach Poznania. Im się stosunkowo całkiem nieźle powodziło i pojęcie Bambra, ono czasami oznacza właśnie jakąś tam Niemiec, obiektywnie opisuje, jest takim pozytywnym pojęciem, ale ono jednocześnie funkcjonuje jako synonim wieśniaka, buraka, jako barbarzyńcy, tak? I to pojęcie kaszubskości, ono z perspektywy, to jest jakby, to jest absolutnie klasyk uniwersalny dla kultury, bo kultury z perspektywy my i ja, to my jesteśmy okej, to jest nasza kultura, to jest właściwy sposób świata. Inni, obcy, oni są gorsi. Oni nie robią tego tak, jak powinni. Coś z nimi jest nie tak. Tak? I to pojęcie kaszubskości konotowało ewidentnie właśnie te negatywne treści, tak samo jak konotuje je pojęcie ruskiego, pojęcie Szwaba, pojęcie Angola, pojęcie Żyda, pojęcie kogokolwiek. Tak? A nie dla każdego są takie konotacje? Pewnie, że nie dla każdego, natomiast nie mówimy teraz jakby o perspektywie jednostkowej, tylko mówimy o pewnym społecznym znaczeniu pewnych pojęć. Ja tylko chciałem, że naprawdę parę minut zostało, jeszcze dwa pytania, tu kolega i tu kolega, bo się zgłaszali, tak? Jeszcze na pytanie, tak? To właśnie co do tych sprawcach, którzy ożenili się ze Słowinkami, właśnie oni byli, dwóch z nich było, ich nazwiska są znane i byli wysoko postawieni w takich lokalnych strukturach, leży ORMO. Jasne. I jakieś inne jeszcze służby, a też mówi Pan o tym, że nie było woli z integracji z przybyłymi, ale było rodzeństwo Kacz. Herman i jego siostra, i dodają jeszcze trzeci brat. I właśnie oni chcieli jakoś integrować tych Słowińców, swoich poradenców z nowo przybyłymi, chociaż to nie było pozytywnej odpowiedzi na to, ale jednak Herman był bodajże ostatnim Słowińcem rodowitym, który umarł na tamtej ziemi, bodajże przez samobójstwo i wystąpił też w barelowskim dokumencie o tym, który się opowiada po polsku. I właśnie, i też swoją drogą w tym dokumencie jest pokazane, mówi się właśnie o tym, jak to ludność słowińska walczyła z hakatyzmem, opierała się mu i jest pokazane ujęcie z cmentarza, gdzie są polsko brzmiące nazwiska. Także chociaż to co najmniej w jakimś stopniu dawała integracji była. Mhm. A też co do samego ich określania się, to na przykład właśnie u Aleksandra Hilferdinga on opisuje, że oni są i Słowińcami, i Kaszubami też w latach 20. przedniego wieku. Friedrich Lorenz zrobił mapę ukazującą różne dialekty kaszubskie i jest ich kilkadziesiąt na tej mapie i właśnie pokazuje tam też tą wyspę językową, słowińską. Mhm. Ale też na przykład w rejonie bliskim, gminy Głuszczyce, Ciszy,
Słupski, no to tam badania swoje prowadził Krzysztof Nogowiusz i Filip Gica zauważył, że tam ludzie mówili, że oni mówią po polsku, ale Polacy mówią po polacku. Mhm. A też było coś takiego, bodajże inny badacz, bodajże Walter Witt, mówił, że tam właśnie ludność identyfikuje się jako Kaszubi, ale oni mówią, że ci katolicy Kaszubi to Polacy. Mhm. Tak, to jest właśnie wysoce złożona materia, która sprawia, że w zależności od badacza, w zależności od tego, kogo referuje, oni za każdym razem troszkę inaczej mówią o świecie. Badacze oczywiście próbowali zrobić z tym porządek, zakładając, że tam jest świat, tam jest pewnego rodzaju porządek, tam to wszystko jest proste i jest ułożone, tylko my tego nie wiemy, no ale teraz jak ich zapytamy, to my się dowiemy, jak to wygląda. Problem jest taki, że oni nie zadawali właściwych pytań, a nawet jeżeli je zadawali, to nam nie przekazali dokładnie, jakich pytań zadawali chociażby. My tego nie wiemy, o co oni pytali. My wiemy tylko, jaka padła odpowiedź. Nie wiemy, kto tej odpowiedzi udzielił. Wiecie, bo to jest założenie pewnego rodzaju takie, że jakby jak oni są Słowieńcami, to oni wszyscy są Słowieńcami w taki sam sposób. Ale to jest jakby bycie Polką, bycie kobietą Polką jest trochę czymś innym niż bycie mężczyzną Polakiem. Bycie dzieckiem Polakiem jest trochę czymś innym niż bycie starcem Polakiem. Bycie lewicującym Polakiem jest trochę czymś innym niż prawicowym Polakiem. Bycie chrześcijaninem Polakiem jest trochę czymś innym niż bycie ateistą Polakiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I my tego wszystkiego nie wiemy. Albo pochodnie. My dostajemy naprawdę bardzo rozproszone, bardzo przypadkowe komentarze, pojęcia, opisy, deklaracje, które mogą naprawdę znaczyć bardzo różne rzeczy. Ja wiem, kojarzę, tak, te wszystkie badania, że oni próbowali to wszystko próbować poogarniać i niektóre rzeczy na pewno częściowo im się udało zrobić. Ale jestem w stanie pokazać z literatury też milion przykładów na to, gdzie ewidentnie mamy tam do czynienia z absurdami. Według Hilferdinga na przykład różnica między jedną grupą a drugą grupą polega przede wszystkim na tym, że jedna na kościół mówi kościół, a na druga, że na kościół mówi cerkiew. No jeżeli to ma być różnica tworząca różne grupy, no to ja... Zależy się, że nie mówią kilka. I dziękuję. I jeszcze tylko na chwilę ta rodzina Kecz, tak? Ona, czy Kecz bardziej z niemiecka, tak? Ona ewidentnie jest pewnego rodzaju przykładem najgłębiej chyba idącej polonizacji, przyjęcia tej perspektywy polskiej i utożsamienia się z nią. Natomiast trzeba też jasno powiedzieć, że ona była absolutnie wyjątkowa. Że ona była unikalna i że niestety ironia dla nikogo to się nie skończyło jakby dobrze. Dobrze. Mhm. To jeszcze swoją drogą. Hilferding pojawił się na Kaszubach właśnie za sprawą pierwszego krzyżowego pisarza Floriana Cejnowy, który używał pojęcia mowa kaszubsko-słowińska. Mhm. Jasne. Czy to mi jeszcze było? Chciałem pytać tylko, a jeśli Słowińcy pozostali upokorzonymi przez Armię Czerwoną, przez Rosjan właśnie, dlaczego ubiegli z Polski? A jeśli ubiegali, ponieważ komunizmu, za który może myśleli, że to upokorzenie on zrobił do nich, dlaczego ubiegli do komunistycznego państwa niemieckiego? Aha, okej. Okay. Co po pierwsze, tam gdzie im kazali. Aha. Po pierwsze, to jest tak, że ta różnica między czerwonoarmistami a Polakami, ona nie jest jakby jednoznaczna. Dlatego, że Polacy robili dokładnie to samo, co czerwonoarmiści. Też gwałcili, też kradli, też mordowali, też stosowali przemoc. Po wojnie albo inaczej? No, po wojnie, tak. Tak. Więc wiesz, różnice oni jakby nie widzieli z tej perspektywy. Tak? Z drugiej strony,
Czy mówisz po rosyjsku, czy mówisz po polsku? Nie mówisz po niemiecku, nie jesteś nasz. Nie jesteś taki jak my. To mówią Polacy. I Rosjanie też. Nie, nie, to mówią oni, z ich perspektywy. Kiedy oni są niemieckojęzyczni, ci Słowińcy, tak? To nie ma dla ciebie większego znaczenia. Poza tym, właśnie 3/4, powiedzmy, twojej rodziny została wywieziona do Niemiec. Ty chcesz jechać do nich. Nie jedziesz do określonego państwa, bo tam jest inne państwo. Rozumiem, tylko myślałem, że oni swoją wolą się przemieszczali do Niemiec, ale rozumiem teraz, no, że... nie swoją wolą? Niektórzy uciekali, są pewne, tak, gdzieś tam wspomnienia, różnego rodzaju informacje, gdzie my wiemy, że niektórzy ludzie, na przykład, pomimo tego, że nie mieli paszportu, pomimo tego, że byli oznaczeni kordonem wojska, że oni uciekali. Oni nie chcieli tu zostać, jak już ich rodziny wyjechały i robili wszystko, żeby uciec. I niektórym to się udawało. Albo była taka możliwość, że dostawali i nie pamiętam, no powiedzmy, że wizę tymczasową, że mogą pojechać i odwiedzić rodzinę i już nigdy nie wrócili. Tak? Na przykład niektórzy, te osoby, z którymi rozmawiałem, oni na przykład się szczycili tym, że oni nie uciekli, nie zrobili żadnego takiego nielegalnego numeru, tylko dopełnili wszystkich formalności, żeby dostać zezwolenie od państwa polskiego, że wyjadą. Po niemiecku. A część to rzeczywiście było tak, że cię wywozili. Ty nie wiedziałeś ani do jakiego obozu trafisz, przepraszam, do tego ośrodka, tak, przesiedleńczego, czy cokolwiek. Czy to będą Łużyce, czy to będą Niemcy Zachodnie, czy cokolwiek. I tym bardziej, gdzie później... Tam jest, gdzie, tak. Gdzie ty kazano. Trochę tak, a czasami jesteś tam, gdzie jest twoja rodzina. Tym bardziej, że też od razu po wojnie nie było mowy o czymś takim jak NRD czy RFN, no jasne, to były strefy okupacyjne. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak. Pan Bóg też wywiedział, czy gdziekolwiek, więc czym ci Słowicy się różnili, powiedzmy, oprócz tego, że no, się uznawali za Niemców. Ale od czego się mieli różnić? Od Polaków. Polacy też byli prześladowani przez... Polacy byli Polakami, ja? I mówili po polsku i wiedzieli, że są Polakami. Słowińcy mówili po niemiecku... Dlatego mimo to, że jak wpadła Armia Czerwona, to tak. Nie patrzało, czy jesteś Polakiem, Niemcem, czy nawet swoim. Też gwałcili, też robili rozpierdol. Mogę powiedzieć, że wojsko gdziekolwiek nie wpada, to generalnie gwałci i robi tutaj tak, jakby... Nie ma tego lubi. No, ale powiedziałbym tak, że... Podejrzewam, że mimo wszystko to, że to byli Niemcy i mówili, że są Niemcami, że miało dodatkowe znaczenie, tak? I Szwaby, byli hitlerowcy, po prostu. A jeszcze będzie jedno zdanie. Ich weiß, Hamburg, ale też ślewicze sztat. Obozwieckie miasto. Jeden z moich takich, powiedzmy, mistrzów w antropologii, który uczył mnie tego, co robię, on zwrócił mi kiedyś uwagę, bo te różnego rodzaju takie przesiedlenia to bynajmniej nie jest wynalazek, tak, powojenny i tak dalej, to jest zjawisko bardzo uniwersalne. Natomiast on zwrócił mi uwagę na coś takiego, że istnieje pewnego rodzaju tendencja. Ja tego nigdy nie weryfikowałem, natomiast rzeczywiście jest to spostrzeżenie niegłupie, które dało mi gdzieś tam do myślenia, że jak się dokonuje w nowożytnych czasach tego rodzaju przesiedleń, to rzeczywiście istnieje pewnego rodzaju staranie, a przynajmniej bywa, żeby tych ludzi przesiedlić w miejsce takie, które ma stosunkowo podobne warunki klimatyczno-społeczne i tak dalej. Jestem w stanie dostrzec to trochę, kiedy myślę sobie, że Słowińców wywieziono właśnie do Hoyerswerda, albo że wywieziono ich do Hamburga. Jestem w stanie to zobaczyć. Widzę też na pewno to, że wywozi się ich, zobaczcie, jakby, w sensie, to trochę, no jest, jakby, to jest siłą rzeczy, bo Niemcy są na zachód od nas, czyli jakby w tej płaszczyźnie równoleżnikowej, bo znacie ten numer, tak, że jak przesuwamy się południkowo, to klimat się szybko zmienia.
A jak się posługałem, przesuwamy tak. Po linii równoleżnika, jest cały czas taki sam. Tak? Nawet jak przepłyniemy morze i wylądujemy w Stanach Zjednoczonych, to w zasadzie cały czas jest ta sama sfera klimatyczna, w związku z tym flora, fauna, ona jest bardzo podobna. Nie identyczna, ale podobna. I podobno te niektóre takie państwa realizujące tego rodzaju polityki, one czasami biorą to pod uwagę i mają to na uwadze. Żeby to nie jest tak, że jak masz rybaków, to żeby ich teraz wysiedlić w góry, że jak wysiedlasz kogoś, kto mieszka na pustyni, to żeby ich wysiedlić na Antarktydę i tak dalej, chociaż z pustynią. Wiecie, że no, były w Polsce pomysły, żeby na Madagaskar tam osiedlać albo wysiedlać. I z drugiej strony ten taki motyw jakby, że te pewne takie jakby czynniki klimatyczno, naturalne, żeby to było podobne otoczenie, żeby jak oni mieszkają nad wodą, to żeby to jednak było nad wodą, tak? Być może nigdzie nie znalazłem wzmianki żadnej, jakby w żadnych źródłach ani materiałów dotyczących tych przesiedleń czy wysiedleń Słowińców, nigdzie nie znalazłem jakby nawet sugestii, że coś takiego mogło odgrywać jakąś rolę. Ale na pewno chichot losu sprawia, że ewidentnie, przynajmniej w niektórych przypadkach, coś tu było na rzeczy. Ale ten mechanizm na pewno się nie tyczy do wywożenia Polaków do Kazachstanu. No ja tak jak mówię, wątpię, żeby to, żeby podmiot wysiedlający, on teraz podejmował decyzję, oglądał sobie całą mapę, to dokąd ja im wysiedlę, żeby było im dobrze. Ale mówię o tym, że czasami przypadkiem coś tam może się wydarzyć, albo że ktoś rzuca pomysł, że a może tam i przypadkiem to się dzieje, że kurczę, a może to nie głupi pomysł, nie? Żeby nie robić im totalnie takiej, nie wiem, rozpierdółki. Chociaż wyobrażam sobie, że jak Łemków wysiedlano z Bieszczadów na Pomorze Zachodnie, gdzieś tam pod Szczecin albo do Lubuskie, to nie wiem co tam nimi, no chyba, że ewidentnie z pomysł jednego... Byle dalej. To był dalej. Dalszy punkt, że no właśnie, to jest o przekątnej, tak? No właśnie, no więc być może tutaj ewidentnie już nie ma tego, tak? Mm-hmm. Mamy tylko co najwyżej, żeby to ewidentnie było w granicach państwa naszego, nie? Mm-hmm. No. Jeszcze dwie sprawy. Jedna rzecz to jest taka, kwestia tutejszości. Mm-hmm. Prawda? Jak oni się postrzegali i to u nich, że to się mówi, odgrywało ważną rolę. I bardzo bym polecał lekturę, to bodajże na miejskiej to czytelnik jest, tak nie pamiętam. Ostatnie poganie. Mhm. Tam to nie polski autor pisze, kiedy mówi o starożytności i o tym, jak byli postrzegani przez tutejszych, znaczy przez Tubylców, nowo przybyli, mówi się o terenie Galii. Jasne. To byli chrześcijanie, obcy, kseno. Jasne. A ci byli tutejsi, paganos. Stąd się wywozi ten termin. Czyli tutejsi albo cywile, obcy albo wojskowi. Dlaczego wojskowi? Żołnierze Chrystusa. I kwestia tutejszy, no, czyli my, poganie, to my jesteśmy tutejsi, stąd jesteśmy. Okej, ta tutejszość rzeczywiście jest bardzo istotną kwestią w przypadku słowińskim, bo ona jakby stoi w kontrze do tej tendencji postrzegania Słowińców w kategoriach etniczności. Jeżeli popatrzymy właśnie na Szultkę, albo etniczność, albo nic, i on udziela odpowiedzi nic, znaczy, że to musiał być w ogóle ktoś inny, więc oni traktuje jak kaszusów. Natomiast jakby sposób postrzegania świata w kategoriach etnicznych, on zakłada, że my postrzegamy świat w bardzo określony sposób. Powiem więcej, postrzeganie świata w kategoriach narodowych to też oznacza coś bardzo specyficznego, coś co nie jest bynajmniej naturalne i dane nam od zawsze. Literatura naukowa, taka powiedzmy nowsza, ona bardzo wyraźnie pokazuje, że myślenie w kategoriach narodowych
pojawiło się mniej więcej gdzieś tam w okolicach XIX wieku, gdzie chociażby jedna z podstawowych rzeczy, żeby było myślenie narodowe, to nieważne, czy należysz do elity, czy należysz do warstw niższych, to masz jedną wspólną tożsamość. Identyfikujesz się jako Polak. Język. Jak cofniemy się w przeszłość, to widzimy, że nie było takiej sytuacji. Szlachta miała się za pomocą sarmatów, tak? A chłopi, to bydło, to była kompletnie inna rasa, to byli totalnie inni ludzie. Nawet jeżeli i szlachcic, i chłop mówili po polsku i mogli się ze sobą dogadać. Spartanie, Heloci na przykład też. Ale czyli szlachta tylko dokończy. Naród, tylko szlachta była narodem. Czyli tak, ja dokończę. Właśnie naród powstaje w tym momencie. Mamy do czynienia z narodem par excellence. Kiedy każdy członek tej grupy rozpoznaje siebie w kategoriach narodu i jest rozpoznawany w ten sam sposób przez każdą inną jednostkę należącą do tego narodu. W średniowieczu nie było takiej sytuacji. Była przepaść między tak elitami i chłopami czy warstwami niskimi. Czyli zobaczcie, że ten sposób myślenia o świecie, on jest bardzo szczególny. Albo ludzie myślą w ten sposób, albo nie. Coś podobnego jest z etnicznością. Etniczność zakłada, że ludzie, którzy siebie nie znają i nie widzą, postrzegają między sobą pewnego rodzaju podobieństwo i najczęściej to podobieństwo jest ufundowane na posiadaniu wspólnej historii. Wiedzy o tym, że my mamy ze sobą taką wspólną przeszłość. Język niekoniecznie musi być istotny tutaj. I problem ze Słowińcami jest taki, że oni się rozpoznawali na poziomie wsi. Myśmy się mieli za Klukowian, jak mieszkaliśmy w wiosce Kluki i myśmy byli całością. Ale ludzie z innej wioski, nawet jeżeli mówili takim samym językiem jak my, nawet jeżeli byli tak samo rybakami jak my, nawet jeżeli byli ewangelikami tak samo jak my, nawet jeżeli mieszkali blisko nas, nie byli tacy jak my, bo byli z innej wioski. Nie było więzi, nie było idei czy treści, które jedna wioska i druga by rozpoznawała i traktowała jako swoje i mówiła, że o, na tej podstawie to my jesteśmy jednością. Tego nie było. Myślę, że tym akcentem byśmy musieli zakończyć, bo bardzo ciekawa dyskusja i dziękuję jeszcze raz za wykład. Natomiast jeszcze będzie okazja w różniejszej atmosferze po zakończeniu porozmawiać wiele wątków, które tutaj mamy do czynienia. Więc jeszcze raz chciałem podziękować panu.